Siema, Zyba. Kurwa, zaczynacie narzekać, kurwa. Przecinanie. Oczywiście się dzieje. Mojej winy. Nie wiem, o co chodzi, ale... Nie wiem, dobra. Siema wszyscy, siema Zyba. Dziwne, że jeszcze nie ma Korneliusza, ale pewnie do nas dotrze, albo znowu będzie nas trollował przez całego live'a. No dobra, lecimy. Dzisiaj się nie zdziwcie, bo dzisiaj żeście rzucili dużo Sanjay, tak żeby być dużo Sanjay. Trochę innych materiałów, ale bardzo dużo żeście wrzucili materiałów naszego polskiego maga, Lechity. To będzie główny temat. Ale będziemy owijać... A! To jeszcze tylko słowo o tym, co się... To, co już napisałem na fejsie, ale jeszcze o tym wspomnę od razu, żeby mieć to z głowy, żeby mi nie wypadło z głowy. Bo czytałem ten artykuł, który dzisiaj, nie wiem, niecałą godzinę temu gruchnął na temat case'u Decapitated w Stanach. Byli oskarżeni o gwałt i porwanie z jakąś gówniarę. No i dzisiaj prokuratura porzuciła wszystkie zarzuty, czyli oddaliła oskarżenie ze względu na dobro ofiary. I normalnie człowiek by się cieszył, tak, że chłopaki wracają do Polski, że mają to za sobą, że cały temat jest jakby łeb ukręcony, tylko że w moim odczuciu to nie powinno trochę tak wyglądać. No bo jeśli jakaś kretynka idzie i oskarża osoby publiczne, tak? Ludzi, którzy mają jakąś tam markę, którą reprezentują, a nawet jeśli to są zwykłe osoby, ale są niesłusznie oskarżone o gwałt, a później prokuratura czy organy ścigania nie widzą podstaw do tego, żeby z tych pierdół, które ta osoba naopowiadała, ścigać ich za te przestępstwa, które stały się sprawą publiczną. Bo bądź co bądź, cały zespół Decapitated został oskarżony o to, jakaś dziewczyna że po koncercie ją zgwałcili. Przetrzymywali bez jej zgody w busie. I ona ich oskarżyła o gwałt i porwania i teraz się okazuje, że nie ma podstaw do tego, znaczy nie wiadomo dlaczego. No, prokuratura odrzuca wszystkie zarzuty i oskarżenia nie ma ze względu na dobre ofiary. Tak to przynajmniej określili. Natomiast nie wiem, dla mnie to jest. No tak, zatrzymali. Paszporty im odwołali, czyli nie mogli wyjechać ze Stanów Zjednoczonych, musieli czekać. 16 stycznia miała być sprawa sądowa, nie wolno im było opuścić Stanów Zjednoczonych. Nie mogli wrócić do rodzin na święta i tak dalej. Musieli siedzieć tam w Stanach, tak? I czekać na. Wyszli za kaucją, ale nie mogli opuścić kraju. Ale byli normalnie zatrzymani w pierdlu. I teraz się okazuje, ta dziewczyna, która ich oskarżyła, miała 3 lata temu podobny case, że też poszła na policję, jakoś coś zeznała i się okazało, że to się kupy nie trzyma i tak dalej. I jakoś przez te kilka miesięcy, gdzie chłopaki byli jakby zatrzymani gdzieś za granicą wbrew swojej woli, musieli całą trasę odwołać i tak dalej, i tak dalej. Trochę parę mediów o tym wspominało, że dziewczyna ma historię pierdolenia głupot na policji, ale jakoś nikt nie wyciągnął z tego wniosków i nie wziął tego pod uwagę, tak? Dopiero teraz, dzisiaj jest 5 stycznia, 16 miała się odbyć sprawa. I raptem się okazuje, że sprawy nie ma. I najbardziej wkurwiające w tym wszystkim jest to, że nikt nie mówi o tym, że jest to po prostu zwykła kłamliwa służb, tylko wszyscy mówią o tym, że ze względu na... Znaczy, prokuratura mówi, że to jest ze względu na jej dobro. No, także to macie po prostu w czystej formie polityczną poprawność, kurwa, i to co feministki zrobiły, jeśli chodzi o toksyczność mediów, toksyczność wymiaru sprawiedliwości. Jakby nawet jeśli ofiara gwałtu jest tylko domniemana, należy ją chronić. A jeśli potencjalni podejrzani nie została im wina udowodniona, to i tak są winni.
Tak, tylko wiesz, mi się wydaje, Łukasz, że oni po prostu odpuszczą, wrócą do kraju przede wszystkim, może w przyszłości coś z tym zrobią. Ale co, no jeśli dziewczyna posuwa się do takich ruchów, żeby, nie wiem, zaistnieć na 5 minut, czy cokolwiek, jakikolwiek był jej cel, no to myślisz, że stać ją na cokolwiek, żeby... że stać ją na cokolwiek, żeby, nie wiem, zapłacić pieniądze za zniesławienie, za naruszenie dóbr ich osobistych i jakby szkodę dla marki i zespołu, która jest jednak marką, tak? Bo każdy zespół jakąś tam markę, jakąś tam marką jest, tak? Która gdzieś tam się opiera na tym, co ludzie o niej myślą. Akurat zespołowi metalowemu myślę, że bardzo to nie przeszkodzi. Fani i tak się nie odwrócili i się nie odwrócą. A ci, którzy i tak nie słuchają, to i tak nie będą słuchać. Więc to nie będzie aż tak bardzo bolesne dla fanów Decapitated, jak po prostu dla nich samych, jako dla osób. I tu jest jakby największa szkoda. Natomiast, no tak jak mówię, no i to jest przejebane, no i to jest właśnie rak, który jest spowodowany przez ten radykalny, ekstremalny feminizm, tak, że niezależnie od tego, czy rzeczywiście doszło do gwałtu, do molestowania, czy nie, no to wystarczy oskarżenie i już masz przejebane. Że to jest coś, co mnie osobiście doprowadza do szewskiej pasji. Dlatego trzymam kciuki za chłopaków, mam nadzieję, że jak już wrócą wrócą do domu, okrzepnie ta cała sytuacja trochę, to coś z tym jednak zrobią, że jednak dziewczyna w jakiś tam sposób, nawet jeśli nie finansowo, to przynajmniej cywilnie, będzie musiała to w jakiś sposób odpracować, czy nawet publicznie przeprosić, tak? To już by było dużo. Nie wierzę w to, ale myślę, że oni powinni podjąć takie kroki, jeśli nie jako osoby prywatne, to chociażby takiej czysto kurewskiej, takiej czysto kurewskiej chęci zemsty. Chociaż może być tak, że po prostu odpuszczą i powiedzą, że się bali na ryj. Tak czy inaczej, dobrze, że zarzuty zostały oddalone, że chłopaki mogą wrócić do domu. I to jest najważniejsze. Także tyle, żebyśmy mieli to już za sobą. Może się jeszcze przewinie jakiś temat związany z tej feminizmem. Te tematy wracają. No dobra, lecimy z filmami. Pamiętajcie, że różaniec jest na 16:45. Okej. Okay. Spóźniłem się. Czas przyjść na ateizm. O kurwa. Wiesz, jak ten film się nazywa? Gimbusy oceniają gimbateizm. No i to tyle. Tak. To właśnie tak według nich wygląda. Powiem, to nawet nie jest gimbateizm, to jest po prostu jakiś żart. Dobra, lecimy dalej. Hey YouTubers, let's get ready for a science lesson. This recent flooding in Houston has really gotten me thinking about how many people still think the Earth is round. I have a demonstration for you today. Here I have a normal lemon, similar shape to the Earth. Tak, czyli będzie mówił o powodzi w Houston, że zastanowiło go to i na przykładzie cytryny, oczywiście to jest lekcja nauki, i na przykładzie cytryny i szklanki wody wytłumaczy, dlaczego Ziemia nie jest wcale okrągła, pomijając oczywiście fakt, że Ziemia posiada własne źródło grawitacji, że jest źródłem grawitacji i te wszystkie prawa działają, które nie będą działały na cytrynę i wodę, no ale oczywiście olejmy to i nauczmy się co nieco na temat fizyki. Now when I pour water, like it's raining, the water just falls off of the lemon. Now, if the earth was round, how would Houston be flooded if the water would just travel around the ball? No, jeżeli Ziemia jest okrągła, to woda powinna spłynąć, kurwa.
doesn't make sense. No i to po prostu nie ma sensu. Now, I have here a plate. A flat. Nie, no, musi być trollem. Nikt nie jest taki głupi. Now, if I pour the water onto the plate, interesting. As you can see here, the water pools up. Albo jest trollem, albo powinien w tym momencie pójść gdzieś zapisać na jakieś leczenie. Bo pośledzenie umysłowe u niego jest ogromne. Widzieliście ten mem na fejsie Zięby, że ktoś napisał do Zięby, że dlaczego każe sobie płacić 30 zł za SMS-a z pytaniem. I Zięba oczywiście napisał, że to są bzdury i że prosi o sprawdzenie. O, nie będziemy próbować, bo jesteś upośledzony. Dobra, lecimy dalej. Niniejszy film ma charakter humorystyczny. No i będzie ban za... Znaczy nie, będzie na pewno copyright claim, ale... Nie ma na celu nikomu dokuczyć ani obrazić. Niniejszy film ma charakter przede wszystkim antyedukacyjny. Bo osoba, która to pisze, nie ma pojęcia o języku polskim. Humorystyczny. Nie promuje przemocy ani autoprzemocy. Jeśli nie rozumiesz znaczenia słowa sarkazm, idź na kanał obok. Wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa. Nie. Wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa. Nie. Nie. Wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa. Nie. Wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa. Kobieto, odczep się, żonaty jestem. Tak, to, żart Atora. Żart Atora, zajebisty, po prostu jazda bez trzymanki. No, co tu dużo mówić, no. No, nic, tylko klaskać, no, powinien... Oprócz tego, że jest zajebistym publicystą, prowadzącym wywiady, robiącym analizy mediów i teorii spiskowych, to się okazuje też, że jest kabareciarzem. Także to jest człowiek orkiestra. Się zastanawiam, dlaczego jeszcze Telewizja Polska albo jakakolwiek inna stacja nie zatrudniła go w swoich programach. Przecież mógłby robić wszystko, kurwa, od zapowiadania dobranocki, kurwa, po przepowiadanie pogody. Wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa. Kobieto, spójrz jak ja wyglądam. Jak ci wyślę swoje nagie zdjęcie, to mi się potniesz. Dobra, idziemy dalej. Życie to walka. Pan z Watykanu zajął nasze słowiańskie ziemi. To będzie chyba jakaś prezentacja mocy magicznych Sanjayi. I jest bardzo pewny siebie, bo pewnie przeciwnik jest w niższym levelu, dlatego zdjął zbroję, jest tylko w swoim kapeluszu. Należy przygotować się do walki i do wyparcia okupanta, a na to trzeba mieć moc, a żeby mieć moc, trzeba ją sobie wypracować! Więc ćwiczcie, chłopaki! Tylko ćwiczenia muszą koniecznie odbywać się w czapce magicznej, bo inaczej cała mana będzie spierdalała przez głowę do kosmosu. Moc sama nie przyjdzie, trzeba ją wypracować. Nie, on teraz pompuje moc z czakramu odbytu do czakramu hełmu. Jakby go nie założył, to by mu uciekła. To na dzisiaj tyle, dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Ale ten opływowy hełm założył. Ha ha ha.
szturm na rzeźnię. O kurwa, nie pogadasz. Normalnie mam mięśnie kurwa jak ten, jak komar kurwa łydki. Dobra, lecimy dalej. All this is a societal wrecking ball to destroy any semblance of normality, any semblance of basic human biology that you see in the bees, and you see in the birds, and you see in the pinnipeds, and you see in all the other major species of otters, and of mice, and of cows, and of horses, and of everything else, ladies and gentlemen. They don't see them out telling pachyderms that it's sexist that there's a male bull and a female cow. Elephants. But again, imagine if somebody in a... Problem polega na tym, że Alex Jones dostał akredytację do Waszyngtonu od Donalda Trumpa. Że raczej nikt go nie zastąpi. Ale widzisz, problem z twoją postawą jest taki, że i ty masz to schorzenie, które jest powszechne w ludziach, którzy za bardzo zagłębili, za bardzo siedzą w swojej ideologii i nie chcą słyszeć o niczym innym. Ty chcesz wyeliminować ludzi, którzy myślą inaczej. Nawet jeśli oni są zjemami umysłowymi, nawet jeśli przedstawiają rzeczy, z którymi nikt zdrowy nie może się zgodzić, no to nie możesz im zamykać ust tylko dlatego, że ty się z nimi nie zgadzasz. Nie możesz im zamykać ust, bo to oznacza walkę z wolnością słowa. A walka z wolnością słowa jest totalitaryzmem. A znowu, ja na przykład nie toleruję ideologii totalitarnych. W tym sensie, że nie to, że nie chcę, żeby, bo ludzie, którzy będą ją wyznawać, będą. Nie będę im zamykał ust, niech sobie głoszą swoje poglądy, ale zawsze będę krytykował i kwestionował ideologię totalitarną. Bo pierwszą oznaką totalitaryzmu jest walka z wolnością słowa. A wolność słowa między innymi polega na tym, że każdy może mówić to, co mu się kurwa chce. I nikt nie powinien zamykać im ust. Tak, ale co innego jest rozmowa z kimś, dyskusja, czymś innym jest dawanie poligonu politycznego i dopuszczanie takich ludzi do władzy. Bo dzisiaj na przykład partia nazistowska w cywilizowanym kraju nie dojdzie do władzy, dlatego że przepisy tego zabraniają. Na przykład w Polsce jest ustawa o tym, że ani naziści, ani komuniści do władzy dojść nie mogą. Oni się ukrywają oczywiście i próbują jakoś tam politycznie grać, natomiast mają bardzo utrudnione zadanie i muszą się bardzo kryć. Natomiast samo to, zobacz, od ilu dziesiątek lat w Stanach Zjednoczonych funkcjonują ugrupowania neofaszystowskie, funkcjonuje Ku Klux Klan, robią marsze, robią wszystko. Nikt im nie zamyka ust. Nikt im nie przeszkadza w tym, żeby sobie chodzili i mówili to, co chcą. Ale nikt też nie pozwala im na to, żeby byli głosem politycznym, bo oni są głosem politycznym. Oni są po prostu głosem w ramach wolności słowa. Jeśli ty mówisz o tym, że twoja, że ty byś jego zastrzelił, ludzi, którzy myślą inaczej od ciebie, zabił, udusił i tak dalej, to tak, nie, Icek, nie, Ku Klux Klan nie zabijał ludzi, członkowie Ku Klux Klan zabijali ludzi. To jest tak, jakbyś chciał obarczyć ideę winą za morderstwa. To jest tak samo jak z islamem. To nie islam jest powodem, to nie islam jako idea zabijał ludzi, tylko muzułmanie zabijają. I tych muzułmanów trzeba potraktować tak, jak to robią. Sama idea, jeśli jest szkodliwa, należy ją mieć na uwadze, uważać na nią i pilnować, żeby ona się nie wymknęła spod kontroli. Natomiast to ludzie, którzy w tą ideę wierzą i robią coś w ramach tej idei, nie są odpowiedzialni za to, co robią. Nie możesz teraz delegalizować, czy jakby zamykać ust całemu pomysłowi na funkcjonowanie tylko dlatego, że parę osób, czy nawet cała organizacja, jeśli coś robiła, to robili to ludzie, którzy za to odpowiedzieli. Jeśli Ku Klux Klan w przeszłości zabijał ludzi, no to ci ludzie zostali osądzeni, zostali skazani. Natomiast organizacja jako taka może być z tym powiązana, może zostać zdelegalizowana. Okej, ja to rozumiem, tylko że sama idea nie jest winna temu, co ludzie z nią robią. Teraz też możemy mówić o tym, że nazizm spowodował śmierć iluś tam milionów Żydów, tak? Tylko że nazizm sam sobie jest ideą, która tak naprawdę funkcjonuje, będzie funkcjonowała. Nikt
w orwellowskim stylu nie wymazuje nazizmu jako idei z podręczników i tak dalej, bo nazizm jako idea funkcjonuje. Więc ludzie, którzy to robili w imię nazizmu, ponieśli swoje kary. Pierwszą oznaką totalitarnej władzy jest próba albo chęć atakowania wolności słowa innych ludzi. Że to są troszkę inne rzeczy, tak? Jeśli ja... Znaczy, przede wszystkim, to musimy sobie jeszcze rozgraniczyć jedną rzecz, tak? Że jeśli ktoś na przykład z Ku Klux Klanu, czy przypuśćmy z jakiegokolwiek innego ugrupowania kogoś zabije, w imię jakiejś idei, a następnie wyprze się... organizacja się wyprze tej osoby, ta osoba powie, że nic nie miała wspólnego z tą organizacją i nie będzie na to żadnych dowodów, organizacji nie możemy ukarać. A w większości, dlatego właśnie Ku Klux Klan był w znakomitej większości anonimowy, dlatego oni chodzili w kapturach, żeby oni nie wiedzieli, kto jest kim. To była forma zabezpieczenia, wewnętrzna forma zabezpieczenia organizacji. Oni wiedzieli, kto jest kim, natomiast oficjalnie przychodzili na spotkania w kapturach, żeby mogli powiedzieć wszystkim, że my nie wiemy, kim są inni członkowie. Że te wbrew pozorom ludzie, którzy siedzą gdzieś tam na górze tych organizacji i biją z tego kasę, czy kapitał jakikolwiek polityczny, to oni mają głowę na karku. Dlatego status na przykład ONR-u został zmieniony, tak? Po tym jak przy pierwszej próbie rejestracji ONR-u zostało odrzucone właśnie ze względu na powiązania z faszyzmem. Zmienili statut, który był oczywiście tylko i wyłącznie na papierze, tylko po to, żeby ministerstwo zarejestrowało stowarzyszenie, tak? Całą organizację. Natomiast to, że oni wierzą dokładnie w to, co głosiły statuty pierwotnego ONR-u, to zostało u nich wewnętrznie. To, co poszło do sądu, nie zawierało tych przepisów. Więc te organizacje nie są wcale głupie. Te organizacje dobrze wiedzą, co robią, dobrze wiedzą, że są na granicy prawa albo wręcz łamią prawo, dlatego się zabezpieczają wewnętrznie i publicznie, żeby takie rzeczy się nie działy, żeby nie mogli zostać oskarżeni o to, że łamią prawo. Dlatego właśnie, jeśli jak ty mówisz o tym, że ktoś z kimś się nie zgadzasz, ktoś coś mówi, co ci się nie podoba i ty od razu mówisz, że trzeba go zabić, bo źle mówi i tak dalej, no to mi się nóż w kieszeni otwiera, bo to jest jakby umienie wolności słowa, wolności wypowiedzi, wolności opinii. Alex Jones może mieć, kurwa, zjebane opinie na milion różnych tematów, ale nie zasługuje na śmierć, jest chorym człowiekiem, który odjechał od rzeczywistości już całkowicie, ale ma prawo do tego, żeby o tym mówić, tak? I tylko i wyłącznie odpowiedzialność widza, słuchacza tego człowieka jest w tym, żeby wierzyć albo nie. No nie będziemy dalej robić, bo oczywiście będzie pierdol jakiś głupi. Dobra, to jest uwaga, bo to jest materiał z 2011 roku, który żeście wrzucili na grupę. Ale Icek, nie! Dlaczego masz kogokolwiek przymuszać do tego, żeby się zamykał w szpitalu psychiatrycznym? Dopóki nie stwarza zagrożenia zdrowia i życia dla siebie albo dla innych, tylko sobie siedzi i pierdoli głupoty, to ty odpowiadasz jako widz na to, czy w to uwierzysz i coś zrobisz. Bo my nie mówimy tutaj o osobach pokroju zięby, które namawia do tego, żeby zrezygnować z leczenia i stosować alternatywne metody. To jest łamanie prawa. Bo on nie ma uprawnień do tego, żeby podawać porady medyczne. To jest zupełnie co innego. Natomiast osoba, która pierdoli coś o polityce, o ideach, o jakichś dziwnych pomysłach, o reptylianach, kurwa, i o innych rzeczach, i ty w związku z tym coś źle robisz, to jest tak naprawdę twoja wina, że robisz coś złego, że robisz coś złego z tym, że... z tym, co on mówi. On nie zasługuje na to, żeby siedzieć w psychiatryku. To jest też zamykanie ust. A propos tego materiału. To jest materiał z 2011 roku, temat trzeciego marszu ateistów. Bardzo was proszę, żebyście nie wrzucali takich starych materiałów na tematy, które już były przerabiane milion razy. Ja wiem, że łapiecie jakieś tematy z YouTube'a, które wy uważacie, że będą fajne na live'a, tylko że jeśli ja znowu mam po raz milion
milion pięćset przebrawia te same tematy i odpowiada te same argumenty, to się trochę wkurwie. Ale zobaczmy, jak już rzuciliście, to już niech będzie. Na ten razem materiały starsze niż dwuletnie będę po prostu usuwał. Chyba, że będą z jakichś szurskich stron. No, to takie materiały są ponadczasowe, ale materiały publicystyczne starsze niż 2 lata, czy o polityce, są zupełnie bez sensu. No bo wiecie o tym, że jak ktoś idzie bez Boga, to jest wiedźmą. Red card, tylko namawianie kogoś do popełnienia przestępstwa jest czymś innym niż mówienie o jakichś ideach. Namawianie do przestępstwa jak najbardziej, namawianie do nienawiści, namawianie do czynów karalnych jest jak najbardziej karalne, tylko że nikt z nich tego nie robi. Nikt z nich tego nie robi. To są ludzie, którzy po prostu mają opinię na... mają swoją wizję na świat, mają szczególną wersję, szczególną historię wszystkiego, szczególną teorię wszystkiego. Dla nich świat wygląda inaczej niż dla nas i tylko dlatego, że tak jest... I tylko dlatego, że tak jest, trzeba im zamykać usta, zamykać ich do psychiatryków, bo mówią jakieś stworzone rzeczy? Nie, no to jest właśnie zamykanie im ust. To jest strzał w wolność słowa i wolność swobody wypowiedzi. Udało się zmieścić wszystko na tablicy. 6 i 10 zer. 6 i 10 zer. 60 miliardów to jest. Bóg nie istnieje. Boga nie ma. 60 miliardów dowodów. Wszyscy ludzie. 60 miliardów. Skąd te 60 miliardów? Na tyle szacuje nauka liczbę ludzi, którzy żyli i żyją na Ziemi. 60 miliardów to jest. Równie dobrze może to być 40 lub 100 i więcej miliardów. Moim zdaniem raczej więcej, ale załóżmy, że 60. Gdyby Bóg istniał i był wszechmogący, to nasze życie na Ziemi... tej Ziemi... nie miałoby sensu. Bozia mogłaby sobie od razu stworzyć niebo takie, jakie chce i z tymi, których chce. Chyba, że Stwórca nie zna przyszłości. Wtedy nasze życie jako swoista próba ma sens. Ale Bóg nie jest niestety wszechmogący. Słaby. Słaby mem. Słaby. Znaczy, główna teza jest taka, że jeśli Bóg tak naprawdę stworzył wszystko i jest wszechmocny i wszechwiedzący, zna przyszłość, zna przeszłość, więc mógłby od razu nie tworzyć nic, tylko od razu stworzyć gotowca, czyli koniec. Tak? Czyli stan końcowy. Czyli tak naprawdę, żebyśmy nie musieli już przez to wszystko przechodzić, bo skoro wszystko jest ustawione, jest plan i tak dalej, to mógłby powiedzieć, ok, chcę, żeby wszystko zaczęło się tak, ma się skończyć tak, więc przejdźmy od razu do ostatniego elementu. To trochę tak jakbyście... tylko widzicie, znowu to też nie ma sensu, tak? Bo mimo to, że na przykład ja mogę włączyć grę, komputerową, wpisać kody na nieśmiertelność i na wszystko inne możliwe i po prostu przez nią przejść, to nie znaczy, że ja nie będę miał z tego zabawy. Tylko, że znowu, jeśli ja mam zabawę z tego, że gram przez grę, w której nie mogę przegrać i wiem, jak ona się skończy, bo ona się skończy moim zwycięstwem, tak czy inaczej, niezależnie od przebiegu, wynik jest znany, więc że ja się nie bawię po drodze, a skoro się bawię po drodze i mam z tego radochę, że jestem człowiekiem, że mam uczucia i tak dalej. Taki argument bardziej do mnie przemawiał, że skoro Bóg doskonale zna
wszystko, co się wydarzy, co się wydarzyło i co ma się wydarzyć. Nieważne, o jakim Bogu mówimy. Mówimy teraz ogólnie o koncepcji Boga. Możemy przyjąć na potrzeby dyskusji, że mówimy o wszechmogącym i wszechmocnym Bogu judo-chrześcijańskim, o Jahwe, który wszystko stworzył. Wie wszystko, jak będzie przebiegało, wie ile ludzi będzie, którzy będą dobrzy, którzy będą źli i tak dalej. I mógłby od razu przeskoczyć do ostatniego punktu, ale tego nie zrobił. Dlatego, że jara go to, w jaki sposób się to dzieje od punktu, który zaczął, do punktu, którym wie, jak się skończy. Ale to oznacza, że możliwe, że z mordercy i totalnym sadystą, tylko że to jest z naszej perspektywy. To powiedzmy, że moralność takiej istoty jest troszkę na innym poziomie niż naszym. Bo no tak samo jak ja bym powiedział, że do ciebie, że jeśli usiądziesz przy mrowisku w płonącym lesie, czy jakikolwiek, czy podczas deszczu i będziesz obserwował mrowisko podczas deszczu, to jesteś tak samo moralnie odpowiedzialny za to, co się dzieje z tymi mrówkami podczas deszczu, tak jak Bóg jest odpowiedzialny wobec nas, tak? Jeśli byśmy chcieli tą analogię jakby przenieść. Nie będziesz ratował każdej mrówki przed tym, żeby nie spadła, nie utopiła się i tak dalej, bo to nie ma znaczenia dla ciebie. I jeśli chcesz przenieść to na tą skalę, to wygląda podobnie. Ta moralność jest troszkę na innym poziomie, bo to dla nas ona jest mordercą i sadystą. Dla niego nie. Dla niego to nie jest morderstwo, dla niego to nie jest sadyzm, dla niego to jest po prostu przebieg od początku do końca, musi tak się zdarzyć. Tylko że jeśli on dopuszcza do tego, żeby to się toczyło, w jakikolwiek sposób tak właśnie, to musi czerpać z tego jakąś satysfakcję, skoro czerpie jakąkolwiek satysfakcję z tego, co się dzieje na Ziemi, z tego, co my robimy, no to przynajmniej połowa, jeśli nie wszystkie jego boskie przymioty ulegają, można zlekceważyć, dlatego że ma emocje, dlatego że znaczy Biblia też udowadnia, że Bóg ma uczucia i że Bóg jest bywa zły, bywa zadowolony, bywa zazdrosny i tak dalej, więc on ma wszystkie ludzkie emocje, więc skoro ma wszystkie ludzkie emocje, no to nie może być jednocześnie ponad tym, tak? No bo ktoś osadzony w takich wartościach i w naszych emocjach nie może być jednocześnie ponad tymi emocjami, tak? No na przykład socjopata, który nie odczuwa takich emocji jak my wszyscy, on nie potrafi przede wszystkim zrozumieć naszych emocji, po drugie nie potrafi ich odczuwać, a po trzecie on tak naprawdę nigdy ich nie zrozumie i nigdy nie będzie go, że tak powiem, rajcowało to, że obserwuje nasze emocje. Dla niego to po prostu jest coś, czego on nie rozumie, czego on nie potrafi wytłumaczyć, co go nie kręci, tak? I go kręci to, co on ma w głowie, tak? Czyli Bóg nie jest nawet socjopatą, bo socjopata nie kręci to, że ty... Nie kręcą go to, że my odczuwamy emocje, on tego nie rozumie po prostu. Jeśli to rozumie i to wykorzystuje, to jest raczej psychopatą niż socjopatą. Socjopata tego nie kuma. On nie będzie kumał tego, dlaczego my jesteśmy źli, dlaczego jesteśmy dobrzy, dlaczego jesteśmy smutni, przestraszeni albo zadowoleni. Jego to po prostu, on tego nie rozumie, nie potrafi tego odczytać i tego nie kuma. Psychopata by to wykorzystał, ale psychopata to rozumie. Socjopata nie rozumie. Więc Bóg nie jest socjopatą, Bóg jest psychopatą. Jeśli już. Natomiast jeśli jest psychopatą, no to jest daleki od boskości. Dobra, idziemy dalej. Następna? Nie jestem autorem tego tekstu, ale tak mi się spodobał, że go zacytuję. To jest tekst znaleziony gdzieś w internecie. Zrób sobie bozię. Jeden dzień wcześniej oczyść stół z prawdy i rzeczywistości. Weź ekstrakt nicości, destylat próżni i sedno kłamstwa. Dodaj niebytu do woli i kilka szczypt niczego. Mieszając, dosypuj emanację niewidzialności i absurd nieobecności. Aż do uzyskania iluzji nieskończonego nieistnienia. Posyp przygarścią bez... Dobra, pierdoli głupoty, idziemy dalej. Teleturnie, pytanie do pastora. Jak poradzić sobie z notorycznym grzechem masturbacji?
A czekamy na złote myśli. Na złote myśli Chujeckiego. Jak sobie poradzić z woleniem konia? Ogólnie to, co mówiłem. Współżycie seksualne, nawet, czyli uruchomienie sfery seksu zmienia mózg. I to jest właśnie dowód. To jest, wtedy się staje nałogiem. Nie? To jest problem. A, czyli jak. Czyli jak odpalasz sobie seksualność, to jest pewnie. To jest pewnie rzeczą, którą robisz świadomie, to wtedy się zmienia mózg. No dobrze, zacznę jak radzić sobie z tym. Dlatego jak ktoś wejdzie w to, no to później jak sobie z tego poradzić? No to jest bardzo trudne. No najlepiej znaleźć żonę. żona będzie ci waliła. To jest pewne, no może nie zawsze pewne, bo to jeszcze od różnych rzeczy zależy, ale znaleźć żonę, której będziesz nie tylko też kochał we wszystkich innych aspektach, ale też pożądał seksualnie, nie? To, co czytali. Jak to? Żonę można pożądać seksualnie zgodnie z wiarą chrześcijańską? W liście do Koryntian, że lepiej się ożenić niż gorzeć, płonąć, w zależności od tłumaczenia. Nie? No są książki na ten temat. Chrześcijanie tam napisali coś o tym, ale no, nic chyba lepszego nikt nie wymyślił, jak właśnie małżeństwo na ten problem. Oczywiście, jeśli jeszcze jesteś bardzo młody, masz tam powiedzmy 16 czy 17 lat, no to tak może niekoniecznie bym ci radził małżeństwo. Wtedy pozostaje ciężka walka, jeśli jesteś chrześcijaninem. Bo jeśli nie jesteś chrześcijaninem, to przegrasz tu i nie ma o czym gadać. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem... Czekajcie, muszę jeszcze raz to usłyszeć. Wtedy pozostaje ciężka walka, jeśli jesteś chrześcijaninem. Bo jeśli nie jesteś chrześcijaninem, to przegrasz tu i nie ma o czym gadać. A, czyli tak naprawdę jedyna szansa na to, żeby walczyć z. Masturbacją, która jest oczywiście dla chrześcijan grzechem, jest bycie chrześcijaninem. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem, to po pierwsze módl się do Boga, żeby odjął od ciebie ten nałóg. Czyli Bóg może, ale nie rozumiem, odjął nauk, czyli Bóg może zacząć walić konia za ciebie, czy... Żeby przebudował twoje myślenie, czyli wręcz cofnął ten proces, który się uruchomił w mózgu przez rozbudzenie sfery seksualnej. Nie? Ciężka sprawa. Módl się, znajdź sobie przyjaciół. No z której będziesz mógł walić. Możesz o tym rozmawiać. Przyjaciół w kościele, bo jak znajdziesz jakiś, wiecie, niedojrzałych ludzi, to jeszcze tylko z tego problem jakiś może wyjść. No, oni ci mieli ten circle jerk. Znajdź dojrzałych, zwykle najlepiej żonatych, starszych mężczyzn. O. To może być też twój ojciec, jeśli tego. Pogadaj z nim o tym. Niech cię sprawdzi. Niech ci tata wejdzie do wanny. Niech cię kontroluje, nie? To też jest jakiś element pomocy. Ale to już mówię, to już jest gaszenie pożaru. Najważniejszą rzeczą to jest słuchać Boga. Kiedy... Ale no, jak słuchać Boga, kurwa? Jak, nie wiem, nie rozumiem. To mówi do kogoś, kurwa? Słuchać Boga. Jeszcze to jest dużo łatwiejsze. Nie powiem łatwe, ale dużo łatwiejsze. Na razie tyle rad. Może jeszcze mi coś do głowy przyjdzie. Tylko najpierw musisz pójść sobie zwalić, kurwa. Żeby ci sperma odeszła. Idź Mariana poproś, kurwa, żeby ci zwalił. Dobra, lecimy dalej. Mamy teledysk z Sanjay. Ty, to normalnie jest lepszy niż Korona Królów. Kostiumy lepsze niż te firanki, kurwa.
Kapelusz tak jest bardzo ważny, bo chroni przed nadmiarą słońca. Ale ja nie wiem, czy on rozumie w ogóle koncepcję krioleczenia, tak, że te niskie temperatury nie powinny być na długo przykładane. Ale naprawdę to są rzeczy, które się robi przez chwilę. Krioterapia to nie jest rzecz, którą, jeżeli wchodzisz do wody bliskiej temperatury 0 kurwa na godzinę i leżysz w niej. To nie o to chodzi. Chyba. Ale po tych scenach widać, że to jest potomek Łokietka. No kurwa i te bryle. Rewelka. I zróbcie ten zoom na muskle. Przemo to nie jest Rosja. Jest nasz rodzimy mag, Sanjaya. No, nie fikać do niego. Cios z Kuboty. O. Czyli to skupienie i będzie teraz robi ten trzeci poziom Super Saiyanina. Rozjebał nie tylko kurwa śnieg, ale system. Normalnie on tym uśmiechem pewnie oczarował niejedną niewiastę i tym wąsem smyrał gdzieś tam po zakamarkach. Gdyby pani mieszkała w Berlinie albo w Paryżu, poszłaby pani na jakąś imprezę otwartą? Wątpię. Dlaczego? Z uwagi na poczucie bezpieczeństwa, poza tym zimna na dworze, więc w ogóle nie lubię takich otwartych. No dobrze, oglądałem relacje z Berlina. 100 tysięcy ludzi bawiło się pod bramą brandenburską. Były nie poszłabym panie, nie bały się. Nie poszłabym na takiego Sylwestra. No pewnie dlatego, że nie znasz języka, nic byś nie kumowała. Z uwagi na dopuszczalne i możliwe ataki. Zakona. Nie wiem, że za każdym razem, jak ją widzę, to ma po prostu odruch, kurwa, nie wiem, wymiotu intelektualnego. To jest tak tempa. Bawię. Atak jest możliwy wszędzie. Się, ataki tak? Z czyjej strony? No, ze strony imigrantów, którzy mają inne podejście do kobiet niż Europejczycy. No tak. Poczekajcie, to dzisiaj czytałem, czy wczoraj czytałem artykuł, że tak naprawdę to
większość przestępstw w związkach odbywa się w związkach nieformalnych, że tak naprawdę mężowie to nie biją kobiet, tylko konkubenci biją konkubiny. I że małżeństwo jest najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu przemocy w rodzinie. Tak. Europejskie podejście do kobiet. No, polskie zwłaszcza. Ten problem nie jest w Polsce przypadkiem zbyt mocno wyolbrzymiany. Faktycznie, kiedy oglądamy telewizję w Polsce, jakieś czytamy relacje, to wygląda to, że tworzone są jakieś strefy bezpieczeństwa dla kobiet w Berlinie. Są żołnierze, chodzą po ulicach, na przykład pod wieżą Eiffla, czy w Londynie, uzbrojeni po zęby. Ale czy to nie jest wyolbrzymione w naszych przekazach? Jednak nie, setki tysięcy ludzi wychodzą na zabawy. Ja pierdolę. Słuchajcie. Przede wszystkim, dlaczego w Polsce nie ma ataków terrorystycznych? Dlatego, że nie jesteśmy ważnym celem, kurwa, dla islamistów. To jest po prostu najprostsze na świecie. Nie jesteśmy istotnym celem. Nie mamy aż takiej ważnej roli w Europie czy na świecie, jak nam się, kurwa, wydaje. Dlatego nie jesteśmy celem. Celem są kraje, które rzeczywiście mają znaczenie. Niemcy, Francja, to są państwa europejskie, które mają znaczenie w Europie. My nie jesteśmy, kurwa, aż tak ważni, żeby nas atakować. Poza tym islamiści, no słuchajcie, z całym szacunkiem, ale to nie są, kurwa, debile, to są ludzie wykształceni, to są ludzie, którzy już w Polsce są i którzy mają wiedzę o Polsce i oni nie potrzebują tu robić ataków, kurwa, bo oni tu wchodzą i przy pomocy naszych własnych przepisów, kurwa, robią nam z dupy jesień średniowiecza. Te wszystkie kraje, które nie są atakowane, Polska nie jest wyjątkiem, na Węgrzech też nie ma ataków, na Słowacji, w Czechach, w Estonii. Nie ma ataków, bo nie jesteśmy istotni. Nie jesteśmy istotni w grze politycznej, którą ISIS czy inne ugrupowania islamskie grają. Oni chcą wywrzeć presję, kurwa, na Europie, nie wywrą jej, atakując Polskę, kurwa, Czechy czy Estonię. Wywrą taką presję i robią to, atakując Niemcy, atakując, kurwa, Wielką Brytanię, czy atakując Francję. Przestańmy, kurwa, pierdolić o tym, że my jesteśmy bezpieczni, dlatego że nie przyjmujemy islamskich uchodźców. Tylko że my islamskich uchodźców, na przykład z Czeczenii, przyjmowaliśmy, kurwa, 10 czy 15 lat temu. Tak samo z Jugosławii przyjmowaliśmy uchodźców, którzy byli muzułmanami. Mamy w Polsce dosyć dużą społeczność wyznawców proroka, Mahometa, pedofila, kurwa, i mordercy. Tylko że tak naprawdę my nie jesteśmy celem, kurwa, nie jesteśmy celem politycznym. Dlatego, ale Szwecja nie jest w Unii. Szwecja to jest zupełnie inna para kaloszy. Słuchajcie. Dlaczego nie było ataków, kurwa, w Szwecji? Dlatego, że ISIS, kurwa, ze swoich trybunek, kurwa, w Syrii nie powiedziało, żeby atakować w Szwecji, no. Przede wszystkim musicie zrozumieć jedną rzecz. Czym innym jest zarządzanie, kurwa, hierarchiczne, czym innym jest zarządzanie przez ideę. Bo imam, kurwa, w Syrii mówi w meczecie, kurwa, że Francja, Niemcy i Wielka Brytania są celem i powinny być celem, bo są najważniejszymi krajami w Europie, które mają wpływ. I jeśli tam odpowiednio ich naciśniemy, kurwa, to zmieni się cała Europa i to robią. Po co mają się rozdrabniać na Szwecję? Po co mają się rozdrabniać na Polskę i na inne kraje? Wystarczy trzy kraje dobrze dojechać, kurwa, i cała Europa zmieni. I cała Europa zmienia się politycznie. I to obserwujemy. Bo Niemcy są atakowane, Francja jest atakowana i Wielka Brytania jest atakowana i polityka, kurwa, całej Europy się zmienia. O to chodzi. To jest gra polityczna. Jeśli ktoś nie jest ważnym politycznie graczem, kurwa, na arenie europejskiej, no to nie będzie atakowany. To tutaj jest problem. I to jest cel. Celem nie jest, kurwa, bo jeśli trzy najważniejsze kraje europejskie są atakowane, to cała Europa, kurwa, się boi. I o to chodzi. Zobaczcie, jeśli... dlaczego w 2001 roku zamachowcy, kurwa, wybrali World Trade Center, Pentagon i tam chyba jeszcze na celu było jeszcze jeden budynek, tak? Dlatego, że to są budynki, które były symbolami. Oni nie musieli atakować, kurwa, każdego miasta w każdym stanie. Wystarczyło zaatakować dwa miasta, dwa miejsca i całe Stany Zjednoczone, kurwa, się obsrały. Całe Stany Zjednoczone się obsrały. W Europie, kurwa, atakujemy trzy kraje i cała Europa sra. To nie są głupie decyzje. To są decyzje przemyślane.
Oni nie mają, kurwa, nie wiadomo ile pieniędzy, jakich środków, kurwa. Oni sobie gdzieś skonstruują, kurwa, w piwnicy bombę i oni mają jedną szansę, kurwa, jedną szansę na 100, na 1000, na milion. Bo nikt wam nie powie, ile ataków zostało stłumionych, ile ataków zostało, do ilu ataków nie doszło dzięki ingerencji służb czy kogokolwiek. Większość wam powie o tym i słyszymy o tych atakach, które są dokonane albo które w trakcie dokonania się jakoś tam potoczyły tak albo inaczej. Nie słyszymy o tym, ile ataków służby powstrzymały. Oni też nie. To nie jest tak, że oni mają 100% skuteczność. Dlatego nie mogą sobie pozwolić na marnowanie, kurwa, zasobów ludzkich i finansowych na Polskę, Estonię, czy chociażby Szwecję. To jest jakby pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że tam, gdzie przede wszystkim cele są wybierane, tak? Cele są wybierane i cel i jakby to gdzieś tam poprzez FATFę czy jakąkolwiek inną ideę, bo to jest zarządzanie przez ideę, a nie poprzez struktury, bo nie przyjeżdża tutaj żaden, kurwa, generał, kurwa, ISIS. Żaden generał ISIS nie przyjeżdża do Londynu powiedzieć ludziom, co mają atakować i jak, tylko po prostu jakiś imam, kurwa, w meczecie mówi, że wydaje fatwę, kurwa, na miasto Londyn, kurwa, i już tam się coś dzieje, już zaczyna się gotować. Podstawowym problemem, z którego wynika podatność na te ataki, jest to, o czym pisze Łukasz. Ja się zgadzam z tym, że sytuacja socjalna jest bardzo poważnym problemem, dlatego że radykalizm ma dużo... Łukasz, nie do końca się zgodzę. Oni bardzo chętnie zaatakowaliby w Szwecji, tylko że w Szwecji, kurwa, muzułmanie mają w dupie, kurwa, radykalny islam, kurwa, z Bliskiego Wschodu. Dlatego że jest im tam dobrze. I radykalizm czy ekstremizm nie urodzi się w sytuacji, gdy społeczeństwo jest zadowolone. Gdy człowiek jest zadowolony, gdy człowiek ma co jeść, ma gdzie pracować, ma pracę, ma mieszkanie, ma co jeść i wszystko jest okej, nie jest dyskryminowany i tak dalej, to tam radykalizm czy ekstremizm bardzo rzadko się pojawia. I tutaj jest jakby problem, bo gdzieś cele są wybierane, oczywiście, że są wybierane i tutaj jakby nie ma dwóch zdań, bo gdyby nie były wybierane, to wszędzie, gdzie są muzułmanie, dochodziłoby do ataków. Nie dochodzi do ataków tam, gdzie po pierwsze nie jest to korzystne dla ISIS czy dla innych ugrupowań radykalnych, a po drugie tam, gdzie jest podatny grunt dla ekstremizmów, kurwa, i radykalizmu, czyli w miejscach, gdzie na własne życzenie albo poprzez politykę państwową grupy uchodźców czy imigrantów są traktowane gorzej. Są traktowane gorzej niż reszta społeczeństwa w jakikolwiek sposób. Czasem z ich winy, a częściej poprzez politykę danego państwa wobec uchodźców czy imigrantów. I to są tak naprawdę podstawy. Po pierwsze polityka, a po drugie, kurwa, sytuacja społeczna. No, nie ma, ale nie ma ataków terrorystycznych w Szwecji, bo oni tam wcale nie mają źle. A to, że pokazują pazurki, no oczywiście, że pokazują pazurki, no bo jak człowiekowi jest dobrze i ma za dużo czasu wolnego, to chciałby, żeby było dla niego lepiej, tak? Też się pojawiają, ale to nie jest też tak, jak piszą o tym szmatławce, kurwa, prawicowe, że tam są jakieś strefy no-go, że jakiś tam sąd, kurwa, uniewinnia, kurwa, gwałciciela, bo jest muzułmaninem. To są bzdury. To są bzdury, to jest debilizm, to trzeba weryfikować w 10 źródłach, zanim się cokolwiek przyklei czy udostępni, bo w znakomitej większości to są oszustwa, kurwa, i pierdolety. Natomiast ja wcale nie twierdzę, że przyjmowanie, że w ogóle to, co się dzieje z islamem w Europie, to jest dobre, czy że powinno się to tolerować, żeby dochodziło do takich rzeczy. Tylko to, co ja powtarzam od zawsze. Nie przyjmujmy ludzi jako masę. Nie traktujmy ludzi poprzez stereotypy, poprzez kategoryzację ich. Bo jeśli będziemy przyjmować uchodźców jako masę, jako, powiedzmy, 1000 muzułmanów przyjmujemy i nikt z tych ludzi nie jest traktowany jak człowiek, tylko wszyscy są traktowani jak masa i jak, kurwa, motłoch, jak ciemniaki z Bliskiego Wschodu, co nie mają szkół, no to oni będą tak się czuli i tak będą się zachowywali i będą tworzyli enklawy i tak dalej. Ja już o tym wielokrotnie mówiłem. Sprawdźmy każdego z nich,
jednostkowy, jakim jest człowiekiem, kim jest, czy może być przydatny dla naszego społeczeństwa. Znajdźmy mu pracę, pozwólmy mu się ustatkować i przyjmijmy następną osobę. Może, to może trwać długo, ale ci ludzie czekają i tak miesiącami na to, żeby wjechać do Europy. Dlaczego nie możemy ich wpuszczać pojedynczo? Więc to są takie rzeczy, które jakby są, są podstawą jakby problemów, które się pojawiły. Tylko, że tak jak mówię, no podstawowym, pierwszym podstawowym powodem, dla którego to się zaczęło, było to, że Merkel uwierzyła, że da się uratować sytuację gospodarczą Niemiec kolejnym napływem uchodźców, tak jak w latach 70. przyjęli z Turcji. Trzeba było zrobić deal z Bliskim Wschodem, z Turcją. Z Turcji trzeba było zabrać uchodźców syryjskich, bo inaczej Turcja nie oddałaby Cypru. Ale to są jakby są kwestie polityczne, które zostały gdzieś tam parę lat temu zawarte jakieś tam umowy i tyle, no. I dzisiaj, kurwa, cała Europa cierpi z tego powodu. Więc tutaj są problemy, tak? Łukasz, tylko że jest jeden podstawowy problem z pomocą na miejscu. Nie dasz rady pomóc na miejscu w sytuacji, gdy tego miejsca nie ma, ale to miejsce jest w takim stanie, że tak naprawdę nie ma komu tam pomagać. Oni nie mają, tak jak dokładnie piszecie, oni nie mają gdzie wrócić. Syria jest zrównana z ziemią, kurwa. To nie jest takie proste. To też nie można patrzeć tak jednostronnie, że ktoś ma rację, ktoś ma nie rację. Czasem mają rację i powiedzmy w wielu przypadkach można było, na przykład w krajach Afryki w znakomitej większości można pomóc im na miejscu, dlatego że tam nie ma takiej sytuacji jak na przykład w Syrii. Ale na przykład w Syrii już się nie da, dlatego że tam jest ciągła wojna między zwolennikami Asada a ISIS. ISIS próbuje się tam umościć, siły koalicyjne też tam walczą i tam się nie da po prostu żyć. Także i widzicie, i przychodzi do telewizji taka kretynka jak Miriam Szaret i pierdoli takie głupoty, że w Polsce to jest dobrze, bo my nie przyjmujemy uchodźców, dlatego nie ma ataków. Ona po prostu nie kuma tego, o czym mówi. Poza tym to jest osoba, już wam to udowodniłem na poprzednim czy dwa live temu, że ona w większości przypadków ona nie zna podstaw, kurwa, tego, o czym mówi. A głosi się, kurwa, nie wiadomo jaką znawczynią, kurwa, Koranu i Islamu, tylko i wyłącznie dlatego, że nosi nazwisko Szadet, kurwa, czy imię brzmiące, kurwa, arabsko. No sorry. Zresztą pewnie w tym materiale też się okaże, jak bardzo dobrze zna religię, którą kwestionuje. Nie jest. Skala zjawiska jest dużo większa niż nawet nam się wydaje, więc kobiety rzeczywiście bardzo się boją wychodzić i... Ja pierdolę, gdzie się boją? Które kobiety? Które kobiety? To jest, kurwa, typowy strawman, że kobiety się boją wychodzić. Które kobiety się boją wychodzić i gdzie? Niemczech się boją kobiety wychodzić. Mówi pani o Berlinie, Paryżu, tak? Tak, w ogóle o Zachodzie. I rzeczywiście... Tak, na Zachodzie kobiety się boją wychodzić. Jak rozmawiam z kobietami, no to te poczucie bezpieczeństwa jest... bardzo się zmieniło i... Tak, bo ona jeździ po Europie. To nie jest Truls Kocman, to jest Strowman. Truls Kocman... To jest po prostu, kurwa, tempak. To jest po prostu tempak. Ona mówi o tym, że z kimś rozmawia, z kim nikim nie rozmawiała i na tej podstawie wyciąga wnioski odnośnie sytuacji. To jest typowy stromes. To jest... nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale to jest stromen. Sofizm ma to rozszerzenia? Jakoś tak. Proszę sobie wygooglujcie. Nie robi się takich, że nie wygłaszasz na podstawie wymyślonej opinii, przedstawiasz sytuację. I
rzeczywiście wiele kobiet jest atakowanych, molestowanych lub gwałconych, też jak się patrzy na statystyki. Tak. Ale czy to jest tak, że przechodząc ulicami Berlina czy Paryża faktycznie jest się narażonym, szczególnie jeśli jest się kobietą, na ataki molestowania ze strony islamskich uchodźców i migrantów? Tak. Tak, ona była pewnie w Niemczech i była atakowana. Nawet jeśli ona by była osobiście zaatakowana czy molestowana przez kogokolwiek, to i tak jest tylko jeden przypadek. Ponieważ oni są wychowywani w ten sposób, że kobiety niewierne mogą gwałcić, a nawet powinni. I gwałcą? Tak. No. A czy to nie jest tak, że statystyki jednak tego nie umieją? Faktycznie mieliśmy kilka tego rodzaju sytuacji, jak chociażby Sylwester słynny już w Kolonii, kiedy do tego rodzaju sytuacji dochodziło. Rzeczywiście, że jest... Słuchajcie, jeśli ktoś mówi o tym, że dlatego, że przychodzi więcej imigrantów, to jest raptem wzrost przestępczości, to nie jest w ogóle oparte na żadnych statystykach i na żadnych faktach. Bo wystarczy, tak jak napisał Łukasz, jest baza OECD, wystarczy tam wejść i są statystyki. Są statystyki z całej Europy dotyczące, czy z całego świata nawet, dotyczące wszystkiego, co tylko chcecie. I wystarczy kilka minut, żeby tam wyklikać. Tam są bardzo fajne tabelki z bardzo fajnymi przestępnymi. Można sobie pofiltrować po kolumnach, po państwach, po różnych rzeczach. Bardzo fajnie to działa. Czy sobie wygooglujcie statystyki OECD stat chyba, tak? I tam można wszystko znaleźć. Tylko taka osoba jak ona ma to w dupie. Ona tego... Kurwa, Korneliusz, wygooglaj sobie stat OECD i przestań, kurwa, być leniem. Uwaga, zaraz to Korneliusz zacznie mnie trollować, bo mu powiedziałem, żeby sobie poszukał OECD stat. Statystyki, słuchajcie. Statystyki, oczywiście, tak, statystyki kłamią, bo miliard była i ktoś jej powiedział, że tak jest. I tak jak piszecie, są tylko trzy opcje. Dla kobiet są trzy opcje. Może być... może być molestowana, bita albo gwałcona. Nie ma innej opcji dla kobiet. Wszystkie inne opcje są... Jeśli są imigranci, to tych opcji nie ma. I kobieta jak wychodzi, to trzy opcje tylko ma. Może być albo pobita, albo zgwałcona, albo molestowana. Z czego chyba najlepiej być molestowaną, tak? Bardzo dużo, bardzo nagminnie. Ale czy jeszcze raz powtórzę to pytanie, czy ten problem nie jest wyolbrzymiany? Absolutnie nie jest wyolbrzymiany, bo to zjawisko jest, skala tego zjawiska wzrasta. Ale... Ja pierdolę. Dobra, nie będę się denerwował. Stat. Statystyki. OECD stat. Nie star. Dobra. Idziemy dalej. Od roku 44 czy... piątego jesteśmy systematycznie poddawani laicyzacji i ma walka z Kościołem i z religią katolicką. Ogólnie możemy to nazwać, to jest jeden z etapów procesu dechrystianizacji cywilizacji zachodniej. Uwielbiam takie, kurwa, teorie spiskowe. Po 89 roku tak naprawdę nastąpiła transformacja tego procesu. Metody, które kiedyś były bardzo wyraziste, oparte na przemocy, nachalnej propagandzie, prześladowaniach. Tak, no, i to, że się Kościół dogadał z partią, to też jest... Zamieniono na metody psychologiczne, bardziej subtelne, oparte na manipulacji. Illuminati. To, co Ojciec Święty Benedykt XVI nazywa właśnie dyktaturą relatywizmu. Więc kiedyś... Marksizm kulturowy. Kiedy mówiono, była jedna... No, tak. Słuchajcie, no ale katolicy nie potrafią funkcjonować w innej retoryce i nomenklaturze, niż stawiają się jako ofiary. Oni wiecznie, kurwa, prześladują, albo są prześladowani. Bo że jak prześladują, to i tak będą mówili, że to oni są prześladowani.
Bo nawet jak dopuszczali się najgorszych okropieństw, to i tak to oni byli tylko i wyłącznie w walce defensywnej przeciwko siłom diabła. To oni byli źli, a oni byli tylko i wyłącznie bronili się. No jak nie ma? Jest, marksizm kulturowy jest, to Max Kołonko mówił o marksizmie kulturowym. Jedna prawda marksistowska, oczywiście było to kłamstwo, w tej chwili jest przedstawienie, że jest wiele prawd, które każdy według swojego uznania może wyznawać. Nie, podstawowym problemem Kościoła katolickiego jest to, że po pierwsze sposób jego prezentacji i wartości, które on przedstawia, się zdewaluowały. Nie zdołał zareagować na szybkie rozprzestrzenianie się informacji i prawdy i nie ma nic do zaoferowania. Bo dzisiaj też czytałem artykuł na temat statystyk ośrodka katolickiego, który jasno i wyraźnie wskazał na to, że pomimo tego, że ilość chrztów i ślubów nieco wzrosła, ale to się wiąże ze wzrostem dzietności, czyli gdzieś tam pokłosie pierwszych wyprysków kurwa Grażyn i Januszy za 500+, to ilość osób uczestniczących w mszach i w uroczystościach kościelnych znacznie spada. I chyba z tego co pamiętam, a tak tylko przeskrolowałem artykuł, to jest najniższa w historii Kościoła, odkąd Kościół prowadzi oficjalnie statystykę. Więc problemem Kościoła jest to, że nie potrafi, nie zna sposobu na to, znaczy nie ma sposobu na to, w jaki zestawić chcą swoje doktryny i swoją propozycję z tym, jak szybko i jak dużo informacji otrzymujemy. Kościół nie potrafi na to zareagować. Że to, co Kościół powie, może zostać w przeciągu kilku godzin zdewaluowane 10 albo 20 razy i przedstawione na 30 różnych sposobów. Kościół nie ma przeciwko temu żadnych narzędzi. Powiem oczywiście to, że cały czas się ukrywa, cały czas nie jest transparentny, a moim zdaniem transparentność Kościoła w tym momencie bardzo by mu pomogła. Jeśli to wszystko by się otworzyło i powiedzieli tak, tak działamy, to są nasze finanse i tak dalej, to by ogromnie by pomogło Kościołowi katolickiemu. Ja nie chcę podpowiadać, ale to by pomogło Kościołowi, bo dzisiaj chyba bardziej niż powiem wam tak. W moim odczuciu wiele się wybaczy osobie, która się do czegoś przyzna, tak? Jeśli, tak jak mówił nieodżałowany George Carlin, tak? Że możesz wyjść do nas i powiedzieć nam, że masz nam gówno do zaoferowania i nie masz nic do powiedzenia, to przynajmniej cię docenimy, kurwa, za to, że jesteś szczery. Bo jak będziesz, kurwa, będziesz kłamliwą suką, i będziesz nas oszukiwał, to nie dość, że nas okłamiesz, to jeszcze to nas podwójnie okłamiesz, bo pierwsze nie dostarczysz tego, co obiecałeś, a po drugie dowiemy się, że jesteś oszustem. Ale jeśli byś wyszedł i powiedział, nic wam nie mogę obiecać, nic wam nie mogę zaoferować, ale przynajmniej jestem szczery, no to spojrzymy na niego troszkę inaczej. Więc mi się wydaje, że jakby transparentność, przynajmniej częściowa, wiadomo, że Kościół nie może wszystkiego tajnić, tak? Ale przynajmniej częściowa transparentność, częściowe jakby otworzenie tych ciemnych zakrystii kościelnych do wglądu przez publikę bardzo pomogło Kościołowi. Tego... Znaczy, Icek, wiesz o co głównie chodzi? Że tak naprawdę na Zachodzie Rada Parafialna to jest jakby, to są przedstawiciele parafian, czyli wiernych, którzy mają wpływ na to, co się dzieje w ich parafii. W Polsce nie ma czegoś takiego, bo kurwa żaden proboszcz nie odda władzy. Żaden proboszcz, żaden biskup, kurwa, nie pozwoli na to, żeby proboszcz dzielił władzę w parafii, kurwa, z parafianami. I to jest problem. To jest problem, pomimo tego, że jakby proboszczowie oficjalnie nie mogą dziedziczyć i nie mogą przekazywać pieniędzy dzieciom i tak dalej, no to co się nachapią, to się nachapią. I co skonsumują, to skonsumują. To jest ten model właśnie, kurwa, takiego dzikiego konsumpcjonizmu tu i teraz. Artykuły offline będę rozpierdalać, jak
okopię robotę i zacznę kurwa mieć trochę czasu w ciągu dnia, w tygodniu. Także to pierdolenie kurwa, że to jest jakaś systemowa walka, o ile, tak jak mówiłem już jakiś czas temu, że w PRL-u na samym początku oczywiście z Kościołem była walka, bo Kościół był konkurencją polityczną, ale jak Kościół przestał być konkurencją polityczną, to się po prostu dogadali, więc jakby walka systemowa skończyła się w momencie, gdy Kościół przestał przeszkadzać partii. I od momentu, gdy się dogadali z partią, nie ma systemowej walki z Kościołem. Kościół sam się wyniszcza poprzez swoją stagnację. Tak, ale ja to rozumiem, tak? Ja to rozumiem, bo zachodni model też pokazuje, jak szybko takie kościoły upadają. Dlatego, że tam tak naprawdę w momencie, gdy dopuścisz radę parafialną, czyli radę złożoną z członków parafii do tego, co się dzieje w kościele, to oni widzą wszystko. Oni widzą finanse, widzą wpływy, widzą wszystko. A to jest niedopuszczalne. Pamiętam oczywiście to, że ja już jakiś czas temu prorokowałem, że za jakiś czas dojdzie do rozłamu w kościele katolickim i to będzie miało miejsce raczej szybko. Dlatego, że Franciszek jest w otwartym konflikcie kurwa z kardynałami. W Polsce też widzimy kurwa kościół toruńsko-pisowski kurwa i kościoły. Ten kościół się rozpierdoli. Prędzej czy później. Dobra, lecimy dalej. Witam, tu Sanjaya. Dzisiaj będę mówić na temat szczepionek. Żyjemy w świecie dogmatu. Kurwa, kto go wpuścił do domu? Kto go wpuścił do domu? Ja pierdolę, a on musi capić, nie? Jest bardzo wiele dogmatów, nie tylko religijnych, i jednym z takich dogmatów jest to, że szczepionki pomagają nam w zdrowiu, że zwiększają odporność naszego organizmu. Prawda jest zupełnie inna. Szczepionki nam szkodzą i to bardzo. Wiedzą ci, którzy tym tematem się interesują. Dogmat to jest coś takiego, że się akceptuje bez sprzeciwu, bez żadnej logicznej obróbki. Jest tak i koniec. I tych dogmatów jest naprawdę... A może to jest wnętrze jego szałasu? To? No to wiecie, no. Może być z wierzchu, kurwa, wiecie, no, altanka, kurwa, na działkach, a on tam wchodzi już do podziemia, a tam cała baza, kurwa. ...naprawdę wiele, nie tylko religijnych. Dogmat, jak sama nazwa wskazuje... Kąpał się w zimnej wodzie. ...tego wyrazu, to jest... Tak, ale najpierw się wykąpał, a później ćwiczył, także... i rozwalał z karata śnieg, także spocił się później. Ale założył później sweter na to spocone ciało. Coś, co ma dogma do... pogmatwać. Kurwa. Uwielbiam mu Sanjay, kurwa, to słowotwórstwo. By po prostu mieszać nam w głowie. Bartek, ale tutaj nawet nie chodzi o zdradzenie, kurwa, wyklętych, bo to jest akurat pikuś. Tu chodzi o to, kurwa, co Kościół robił, kurwa, przez całą historię Polski. Już Kościół oficjalnie akceptował, kurwa, rozbiory. Była oficjalna zgoda, kurwa, Watykanu na to, żeby Polskę rozebrać. Kościół wielokrotnie przeciwstawiał się powstaniom narodowym w Polsce. To jest akurat pikuś pikantny, jeśli chodzi o wyklętych. Nie, dogmat jest z pogmatwania. Bo ty nie wiedziałeś o tym, Icek, no przestań. Dogmaty służą do manipulacji, są po to, żeby ze społeczeństwa stworzyć takie niemyślące bydełko, które grzecznie idzie na rzeź. A taka rzeź to są szczepionki, szczepienia ochronne. Krótki wstęp na temat dogmatów. Jakie mamy dogmaty? Jak okaże się, prawie wszystko, z czego się składa nasze życie, to składa się z dogmatów. Pierwszy dogmat, tak jak mówiłem, że szczepionki pomagają nam w zdrowiu. Później to omówię. Kolejnym dogmatem jest, że...
Tak, jak naukowca, tak jak dzisiaj ten artykuł z krytyki politycznej na temat tego, że jakaś organizacja, która się zajmuje terapią homoseksualistów, dostała nagrodę Ministerstwa Rozwoju. I to jest właśnie to, i tam ktoś napisał, ktoś chyba z was napisał komentarz, albo czytałem komentarz na grupie, że jak naukowiec nie da rady, to trzeba katolika wysłać. Seks to miłość. To są dwie różne rzeczy. Kolejnym dogmatem, że ciało zmasakrowane na szubienicy, że to jest Bóg, że to jest coś wartościowego. Kolejnym dogmatem to jest to, że mięso jest dla nas konieczne, że jest pełnowartościowym, zdrowym białkiem. Kolejny dogmat, że żyjemy w układzie heliocentrycznym, kopernikowskim. Fotomontaż. Jak okazuje się, jest to inaczej urządzone. Darwinizm, że pochodzimy od małpy, od Darwina. Pochodzimy od Darwina. Że to wszystko powstało na drodze ewolucji. Kolejnym jest dogmatem, że władza jest dla naszego dobra, żeby ona... Icek, ale nie musisz nam pisać oczywistości, bo my to wiemy. Napisz to do Sanjayi. Nas dbać, troszczyć się. A faktycznie nas eksploatują. Państwo to korporacja do zarządzania zasobami ludzkimi. Kolejny dogmat to, że rewolucje powstają spontanicznie, że to jest gniew ludu i że po rewolucji jest lepiej. Dobra, tutaj powiem jedno zdanko tylko, albo dwa, albo trzy. Rewolucje rzeczywiście powstają oddolnie i są gniewem ludu. Natomiast to, że później ktoś przychodzi i jakby eksploatuje takie rewolucje, to jest jakby inna para kaloszy, tak? Poza tym jeszcze musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, ile z tych rewolucji było rzeczywistych. Tak, no bo można powiedzieć na przykład, że to, co się działo w Polsce, było w 89 roku ogólnopolskie ruszenie było pewną formą takiej bezkrwawej rewolucji. Natomiast później weszło w to siły polityczne i przestało to być rewolucją, tak? Zaczęło się po prostu zwykłym układem politycznym. I w znakomitej większości to, co my nazywamy rewolucją, tak jak na Kubie czy w Rosji, to te rewolucje gdzieś tam możliwe, że wychodziły oddolnie i były jakby, pierwsze zarzewia były gdzieś tam gniewem ludu, natomiast za chwilę pojawiały się osoby, które potrafiły i umiały zorganizować to w ruch polityczny. No i w tym momencie rewolucja się kończy. A mnie na przykład takim przykładem rewolucji w ostatnich latach było to, co się stało na Islandii parę lat temu, gdzie ludzie po prostu odwołali cały rząd premiera i zamknęli w więzieniu banksterów. Następnie zwołali Zgromadzenie Narodowe i przepisali konstytucję, o czym media mówiły bardzo niechętnie, bo to nie było fajne, bo się okazało, że ludzie po prostu mogą taką rzecz zrobić. Możecie o tym poczytać, co się stało parę lat temu w Islandii. Po prostu ludzie, mieszkańcy, obywatele się wkurwili, rozwiązali Sejm, rozjebali parlament, zwołali Zgromadzenie Narodowe i po prostu przekopali, kurwa, całą konstytucję. Przepisali ją na nowo, bankierzy z Islandii po prostu uciekali. Uciekali, bo Islandczycy się przestraszyli, że stanie się tam to samo, co w Stanach Zjednoczonych. Tak, dokładnie, jakoś tak 2008 czy 2009 rok. To była rewolucja, to była rzeczywiście rewolucja, bezkrwawa rewolucja ideowa, ale miała miejsce. Media o tym nie pisały. Wiemy wszyscy dlaczego, dlatego że to jest passé i niepoprawne politycznie, a takich rzeczy się nie publikuje. Kolejny dogmat, że państwo polskie
powstało dopiero po chrzcie. Państwo polskie, czyli można powiedzieć Słowianie, istnieją od tysięcy lat. Tak, to jest na pewno mapa z archiwów watykańskich, koloryzowana. Kolejny dogmat, że w szkole uczą nas czegoś wartościowego, że jakiejś historii uczą. A historia to jest po to, żebyśmy nie poznali naszej historii prawdziwej. Że leki nas leczą, że to jest coś wartościowego. Chemioterapia są to trucizny, to nas truje. Ktoś na tym zarabia, na naszych chorobach. Kolejny dogmat, że służba zdrowia, że służą nam nasze... Dobra, pierdolecie. Korneliusz, wiesz co, ja mam taką propozycję dla ciebie. Zostaw te wszystkie pytania, które są off-top filmów na jutro. Bo jutro znowu będziesz siedział cicho, jak będziemy mieli Discorda i gadkę. Dzisiaj strzelasz off-topami. No. Co, idziemy dalej? Idziemy dalej. Proszę. O kurwa. Proszę Państwa, dziś gościem będzie wampir. Pan Tomasz Beksiński. Dobry wieczór. A czemu Pan tak chodzi? No bo tak wampiry powinny Zapraszam. Chodzić. I to ma oznaczać coś? To ma oznaczać, okay, że wampir wstający z grobu staje w takiej pozycji, w jakiej go... Cześć, Fox Mulder, dzięki. Pochowano z rękami złożonymi, tak tutaj zawsze na piersi, tylko ponieważ ręce trochę opadają, aha, to są w tej pozycji bardziej na brzuchu. A wampir zawsze z grobu wstaje? Niekoniecznie, ale zazwyczaj leży w trumnie, bo to jest miejsce jego stałego spoczynku, aha, i za dnia w niej przebywa, żeby się schronić przed zgubnym słońcem. Proszę Państwa, to nie jest żadne aktorstwo. Żadna aranżacja z naszej strony, tylko pan jest jedynym znanym mi Polakiem, który należy do Związku Wampirów Światowego. Vampires. Łukasz Wybrańczyk na narzędzie, tak, dobra. Sairi w Danii. Łukasz, pozdrawiam. Anglii. Mam tutaj legitymację. Tak, kartę członkowską. Jak najbardziej. To wolno wziąć. Numer 656, tak? O, szkoda, że nie 666. To samo powiedziałem i sekretarka napisała mi później. Nie wiedziałam, że ktokolwiek będzie chciał mieć ten numer, ale gdybym wiedziała, to na pewno bym panu dała. No, jest już po ptakach, niestety. A proszę pana, a składka roczna ile wynosi? Wynosiła chyba 13 funtów, teraz trochę poszła do góry, ale jeszcze mi nie przysłali rachunku na ten rok, więc nie wiem. A na co składki idą? To jest związek zawodowy? Jakieś są zasiłki, nie, jakby nie było? Nie, to jest związek sympatyków horrorów, Dobra, nudy, idziemy dalej. Witam was w 2018 roku. Dla niektórych ten rok zaczął się lepiej, dla innych trochę gorzej. I niestety niewątpliwie wśród tych, dla których ten rok zaczął się gorzej, jest mój kolega Marcin Rola i telewizja w Realu 24. Sytuacja jest skandaliczna, gdyż codziennie tą telewizję oglądało dziesiątki tysięcy ludzi, a przed świętami zostało zablokowane im nadawanie na żywo. Co dla nich było szczególnie bolesne, gdyż w każdym programie widzowie mogli zadawać swoje pytania i słuchać na żywo odpowiedzi. Ale dlaczego dostał Rola ten? Rola dostał... pewnie dostał copyright strike'a, czyli tak jak ja kiedyś. Nie zablokowali, tylko miał to co ja, że miał pierwszego strajka za copyright infringement. Ale to co, nie odwołali się, kurwa? No chyba że za to, chyba że go zgłoszono właśnie za złamanie zasad społeczności. No to co innego. A strajka dostał? No... To trudno, no. Poza tym, co to za telewizja, która nie może nadawać na żywo? Jednak to nie wszystko, gdyż z początkiem tego roku ich konto z prawie 100 tysięcami widzów zostało zablokowane. Wiecie? Wszystko, gdyż z początkiem tego roku ich konto z prawie 100 tysięcami widzów... Nie zostało zablokowane, bo gdyby było zablokowane, to byłaby informacja, że kanał został zablokowany. Ale... Wiecie, ja nie wiem, kurwa, jakim trzeba być kretynem, tak tysiąca, żeby, kurwa, po copyright strajku, czy po strajku... nawet za zasady społeczności usuwać wszystkie filmy.
bo w copyright, znaczy w strajku społeczności też jest wskazane, za które filmy, czy za które treści, no chyba, że on za, jeśli został strajka za rasizm, ksenofobię i takie rzeczy i prezentował te treści we wszystkich filmach, no to słusznie usunął wszystkie. Oh, zostało zablokowane, a oni musieli usunąć wszystkie swoje materiały. Nic nie musieli. Zrobili to, bo chcieli to zrobić. Których były setki, wśród nich między innymi wywiad ze mną. No i to najbardziej boi tego kretyna. Który też miał ponad 100 tysięcy wyświetleń. Po prostu telewizja w Realu 24 dostała już dwa ostrzeżenia, a trzecie równa się usunięciu. No, poczekajcie. Pierwsze ostrzeżenie. Rosjanie nazywali Polaków prostutkami i bydłem. Putin nie radzi sobie z muzułmanami w kraju. Dlaczego się nie odwołali od tego? Ja się zastanawiam. I drugie ostrzeżenie. Wypowiedzi szerzące nienawiść. Proste, ale to usuwasz ten film i się odwołujesz od ostrzeżenia. Po prostu. Kurwa, no do... 1 kwietnia 2018 mieliby, kurwa, dwa strajki z bani. Mogli się odwołać od tego. Oczywiście, że mogli. Nie wiem, czy wiecie, jak działa system YouTube'a, jeśli chodzi o te kwestie. Bo jeśli zostaje taki strajk zgłoszony, przynajmniej jeśli chodzi o prawa autorskie, to działa to tak, że w przypadku... że w przypadku copyright strike'u, czyli właśnie takiego ostrzeżenia, odwołujesz się i jeśli odwołujesz się, tam oczywiście musisz zawrzeć prawne powiedzieć to, co pisałem ostatnio na fejsie, jakich paragraf artykułów trzeba użyć, żeby taki strajk odszedł, to kolejną drogą, jeśli od takiego strajka się odwołujesz, to wtedy albo film zostaje przywrócony, albo osoba, która cię oskarżyła, musi ci wytoczyć sprawę, bo w Facebooku, YouTube umowa ręce. W przypadku wypowiedzi szerzących nienawiść, to pierwsza i podstawowa sprawa jest taka, że po pierwsze usuwasz film, który został zgłoszony, po drugie odwołujesz się, bo zawsze się trzeba odwołać, uzasadniając właśnie, że wynikło to z niezrozumienia, tłumaczysz sytuację i odwołujesz się od decyzji. Nie odwołali się od pierwszej decyzji, tylko potwierdzili to, dostaje drugi strajk, robiąc dalej to samo. Po prostu są niereformowalni kretyni. ...zdjęciem konta na stałe, więc woleli nie ryzykować, gdyż tylko kwestią czasu było to, że... No i tak stracą konto, i tak stracą konto. ...jakieś organizacje wspierane pieniędzmi pana George'a... Jakby się Soros nie pojawił, to byłbym... byłbym, kurwa... rozczarowany. ...dokonają skoordynowanej akcji i masowo podpierdzielą kolejny film, powołując się na tak zwaną mowę nienawiści, do której można przypisać wszystko, a przeważnie nie jest to żadna mowa nienawiści, tylko mowa miłości. Słuchajcie... oprócz tego, że tak, po trzech strajkach konto zostaje usunięte, to jest jeszcze jedna kwestia, że istnieją ludzie, którzy pomagają w takich sytuacjach i rzeczywiście jest uzasadnione to, że konto zostało zgłoszone z powodów ideowych, tak? Że... na przykład przedstawiasz niepopularne treści i niesłusznie zostajesz oskarżony o takie rzeczy, to jakbyś chciał i jakbyś się orientował, to istnieją... tak, Karioner nie walczył do końca, bo gdyby walczył do końca, to by funkcjonował i byłby na YouTubie. Miałby swoje konto uratowane, po prostu udawał. Nawet jego największy idol, czyli Devon Tracy, Atheism is Unstoppable, odzyskał po roku czasu swoje pierwotne konto, które też po trzech strajkach zgłoszone za rasizm rzekomy, został przywrócony przy pomocy ludzi z Twittera, przy pomocy jednego konkretnie kolesia, który
Nie wiem jakim cudem, ale albo jest bardzo dobrym prawnikiem, ma układy albo kontakty w YouTubie i udało mu się przywrócić po roku czasu konto. Oryginalne konto Devona. A to, że Carioner pogrywał kurwa z sieciami partnerskimi, nie potrafił właściwie reagować na strajki i nie wiedział jak się zachować w sytuacji, gdy strajk na przykład dotyczy że strajk dotyczy na przykład spraw autorskich. Jeśli chodzi o takie kwestie, czy film zostaje przywrócony, czy nie zostaje przywrócony, to już jest kwestia jakby drugorzędna. Natomiast w moim odczuciu Carioner był... Carioner zbyt... Znaczy powiem wam tak. Jak ja wam powtarzałem, ja nigdy nie przepadałem za jego kanałem, bo nie podobał mi się w sposób... Po pierwsze, nie podobał mi się sposób, w jaki on opowiadał o treściach i mówił o treściach. Mi się wydawało tak, jakby on brak umiejętności skonstruowania poprawnie zdania złożonego. Zastępował wkurwem i krzykiem. Po drugie, zaczął bardzo wyraźnie kopiować właśnie ateizm is unstoppable. A po trzecie, tak jak mówię, nie uczył się na tym, co do tej pory go spotkało, tak? Ja na przykład po tym, jak dostałem strajka i miałem przez 3 miesiące zablokowane streamy, po prostu stwierdziłem, że, bo wiedziałem dokładnie od kogo dostałem strajka i za co, po prostu przestałem używać jego materiałów. On mówi w tym momencie o członku Media Craftu, czyli o ścistym apostole, którego gorąco pozdrawiam. Jeszcze ci się do dupy dobiorę merytorycznie, bo jestem już teraz przygotowany na wszelkie copyright strajki od strony prawnej i nie potrzebowałem do tego prawnika, tylko po prostu poczytałem przepisy. Natomiast sieci partnerskie są problemem, tak? Jeśli się przygrywa z siecią partnerską, którym chyba tak, on jest chyba w Mediacrafcie albo w LiveTube. Albo w LiveTube, albo w Mediacrafcie. Podeślij, to go zrobię, najwyżej będę wojował z YouTube'em. A jestem, jak mówię, jestem przygotowany. Nie wrzucaliście osi z tego na grupę, ale nie będzie dzisiaj. Także... ZAX ma głównego do gadania w tej kwestii. Dobra. Zobaczymy jeszcze kawałek, jakiego idziemy dalej. Miłości do Polski i Polaków, których chcemy bronić przed patologiami, jakie mamy na Zachodzie. Nigdy ja i Marcin nie zgodzimy się na to, by kobiety u nas na Sylwestra musiały być więzione za jakimś ogrodzeniem, po to by nie były masowo molestowane. Nigdy nie zgodzimy się na to, by Polacy żyli w strachu, a najskuteczniejsze co możemy robić, to po prostu mówić prawdę na pewne tematy. Przecież my nic nie wymyślamy, opowiadamy tylko o faktach, które miały miejsce lub cały czas mają miejsce na naszych oczach. No... Przede wszystkim o faktach się nie mówi w taki sposób, jak oni mówią o faktach, dlatego że przede wszystkim powiedzmy sobie otwarcie, że dzisiaj fakty to jest kwestia dyskusyjna. Bo jeśli ktoś czyta tylko i wyłącznie prawą stronę sceny politycznej, no to będzie widział fakty nieco inaczej niż ktoś, kto czyta tylko lewą stronę prasy politycznej, czy w ogóle. A zupełnie inną wizję rzeczywistości będzie miał ktoś, kto po przeczytaniu kilku informacji weryfikuje u źródeł. Więc... Prawda nie może być mową nienawiści. Prawda nie może być niepoprawda politycznie. Prawda jest po prostu prawdą. A dyskryminowanie kogoś za mówienie prawdy powinno być przestępstwem. Nie będzie przestępstwem, bo to się nazywa, kurwa, debilu, opinia. Każdy może mieć opinię i za opinię
Niestety, jeśli jest to opinia, która szerzy mowę nienawiści, albo nawołuje do przestępstwa lub do czynów karalnych, no niestety odpowiadasz. Ściganym z urzędu. Jednak tak nie jest, a ja za mówienie prawdy mam co chwilę dwutygodniową blokadę na konto. Od listopada miałem już 3, czyli praktycznie... A, dobra, i teraz spójrzmy teraz na Kikiego. Ostrzeżenie pierwsze. Dlaczego Polacy... Akurat Kikiego pierwsze ostrzeżenie nie interesuje, bo to tylko i wyłącznie zakazuje streamowania, on się nie nadaje do streamów. Dlaczego Polacy potrzebują dostępu do broni palnej? No, treści dotyczące drastycznych i zawierających przemoc, no i dostał strajka za to. Wolność internetu to wolna Polska, rządząca nienawiść. Nie wiem, nie wiem co tam było. Dokładnie, on miesza pojęcia, no bo jeśli on nie rozumie przedstawienia faktów, od opinii na temat faktów, czy opinii na temat opinii, bo tak naprawdę oni się zajmują tym, bo to nie jest nawet opinia. To jest opinia na temat opinii. Bo jeśli ktoś dostaje fakt do ręki i go widzi, tak jak na przykład, nie wiem, ja nie chcę teraz też przerysować i powiedzieć, że na przykład opinie PAP-u, czy Reutersa, czy to są fakty obiektywne, bo one też muszą być weryfikowane, bo też się tam kwiatki zdarzają. Natomiast jeśli widzisz coś, co się wydarzyło i opisujesz, co się wydarzyło, to jest przedstawienie faktu. Opinia na ten temat, to jest opinia na ten temat. A jeśli ktoś twoją opinię weźmie i wyrazi na jej temat opinię, to on nie przedstawia faktów, tylko on opiniuje twoją opinię. Więc to nie są, kurwa, to nie jest przedstawienie faktów. To jest opinia na temat opinii. To jest, nie wiem, komentarz na temat opinii, a nie opinia na temat faktu. Poza tym, jeśli byś przedstawił fakt, wygłosił na jego temat opinię, to jest co innego. Jakby mówimy o drugiej, trzeciej, czwartej ręce dotykającej tego samego tematu. Ci ludzie nie funkcjonują na rzeczywistości, nie funkcjonują na faktach, oni funkcjonują na opiniach. Zawsze jak funkcjonujesz na opiniach, to się możesz pośliznąć i to jest bardzo duży problem. To jest bardzo duży problem dla wszystkich, zwłaszcza w dobie takiego natłoku fake newsów. Gdzie tak naprawdę informacja, która wybucha w internecie może się okazać, że jest tylko i wyłącznie fake newsem, które... media podłapują jako skupa. Nie wiem, czy wiecie, co to jest skup, ale jakiś dom medialny, czy gazeta podłapuje jako skup, ładuje na swoją główną stronę. Wszystkie inne gazety, czy czasopisma i media podłapują to jako newsa, a za chwilę się okazuje, że to był fake. Wiele razy było tak, że jakaś właśnie stacja złapała takiego rzekomego skupa z Twittera czy z innych miejsc, puściła u siebie jako newsa, a się okazało, że to fake. Tylko zanim się oni zorientowali, że to jest fake i cofnęli, czy zmienili treść tego newsa, to zdążyło to już chwycić kilka innych stacji, kilka innych portali, Facebook, Twitter i po prostu taki news wybucha. I czasami godzinę czy dwie godziny po opublikowaniu takiego artykułu jest już, kurwa, za późno. Tak się rodzą fake newsy. A wiecie, co to jest skup? Skup to jest... na zachodzie, w mediach, skup to jest taka informacja czy news, do którego jako pierwsi macie informację, albo jako pierwsi ją znajdujecie. I tu jest bardzo, bardzo... To jest bardzo niebezpieczne, bo czasami właśnie na podstawie jednego tweeta powstaje artykuł, oto się takiego skupa, kto pierwszy, ten lepszy, kto szybciej, ten lepiej. A się okazuje później, że to był fake, albo żart, albo trolling. Także to są te rzeczy, no i fake newsy tak naprawdę znakomitej... Wiadomo, że są fake newsy, które powstają dlatego, żeby nabić lajki i oglądalność, czy są clickbaitami i czystej formy fake newsami intencjonalnymi, ale jest też sporo właśnie fake newsów, które powstają niechcący. Które powstają dlatego, że dziennikarstwo przestało polegać na rzetelności, tylko zaczęło polegać na czasie. Zaczęło polegać na
jak najszybszej reakcji na to, co się pojawia w mediach. Więc... Nie powiem czasu wyłączone. Przez co nie mogłem na bieżąco komentować ważnych rzeczy, jak choćby wybór Morawieckiego na premiera i mogłem o tym wszystkim mówić dopiero po tygodniu. Ale przecież kurwa, Kiki... Nie, Kiki, ty nie mogłeś komentować na bieżąco tego, co się dzieje w polityce, dlatego że ty, kurwa, 5-minutowy filmik kręcisz 18 godzin, do czego się przyznałeś właśnie nomen omen u roli. Więc przestań pierdolić, że jeśli byś mógł, to byś na żywo cokolwiek skomentował. Nie potrafisz skonstruować jednego zdania poprawnie, co udowodniłeś właśnie nomen omen u roli. Teraz już... Na całe szczęście na jednym z moich live'ów jest to zarejestrowane, że się przyznałeś do tego, że jesteś po prostu tempakiem ciemną masą, któremu ktoś pisze teksty, kurwa, który nie potrafi nagrać 5-minutowego, kurwa, dialogu w 20 minut. Tylko musi, potrzebuje na to kilkanaście godzin. Także sorry, nikogo nie oszukasz tym, że chciałeś coś na bieżąco komentować. Dobra, nie będziemy dalej się w to... nie będziemy dalej się w to zagłębiać. Za rolą nigdy nie przepadałem, ale tak jak mówię, ja nie jestem za cenzurowaniem jakiegokolwiek głosu. Jestem absolutystą wolności słowa, więc jeśli ktoś ma ochotę na jakiś temat mówić, to niech se mówi. Nie będę klaskał dlatego, że usunięto czy zlikwidowano jakiś kanał, czy spadły jakieś treści. To jest tylko ich wina. To jest tylko ich wina, że nie potrafią ogarnąć. Ale to potwierdza tylko i wyłącznie moją tezę, że prawa strona jest bardzo słaba, jeśli chodzi o internety. Prawa strona jest słaba w internetach. Jeśli chcą rzeczywiście w tych mediach jakikolwiek sposób zaistnieć, muszą się w tym poprawić. Lewa strona sobie bardzo dobrze radzi w mediach społecznościowych, na YouTubie i wszędzie indziej. I to jest ich przewaga. Natomiast, czy to jest dobrze dla debaty? Mi się wydaje, że nie. Ja nie jestem też za wyrównywaniem szans. Nie. To jest jakby ich praca, którą muszą włożyć w to, jeśli chcą na równym poziomie dyskutować z oponentami politycznymi. Bo na ulicy oczywiście rozmawiają skutecznie przy pomocy bruku i kij. I demolowania miast i odpalania rad, kurwa, w najmniej odpowiednich momentach, w tym są dobrzy. I okej, no może nie zostaną przy tym. Może niech zostawią internet tym, którzy się na nim znają. Dobra. Lecimy dalej, jeszcze zrobimy jeden materiał i będę chciał jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. I zobaczymy, ile jak będziemy z czasem, bo się zbliżamy do 2 godzin, jest prawie 12, ale jeszcze posiedzimy chwilę, także... My name is Omnek Onek, and originally I was born on the planet you know as Venus, and I came to Earth at age 7 years old. I want to say that what is important that people ask all the time is how did I get here? State of Retz is a special city that is physical and astral. Świat szuryzmu coraz bardziej mnie zadziwia i coraz bardziej zaczyna mnie fascynować. Tego po prostu są, kurwa, tysiące w internecie i ja po prostu to uwielbiam. Co chwila pojawia się jakiś nowy świr z nowymi teoriami. Ja bym bardzo chciał kiedyś zebrać wszystkie możliwe teorie. Nie wiem, może kiedyś, kurwa, znajdę na to czas i energię, żeby zebrać wszystkie, kurwa, dostępne w internecie, kurwa, szurowskie teorie, kurwa, rzeczywistości i zrobić z nich, kurwa, antologię. Zrobić z nich antologię szuryzmu. Czyli wszystkie te niesamowite historie, reptylian, kurwa, dzieci niebios, teorie gęstości, kurwa, Pauliny Moskalik, te wszystkie, kurwa, bzdury wpisać w jedną ogromną książkę, która będzie po prostu antologią tych wszystkich bzdur,
zobaczyć, gdzie one się zazębiają, gdzie one się spotykają ze sobą, stworzyć ich, kurwa, stworzyć z tego jeden zajebisty scenariusz i nakręcić, kurwa, tej postawie, kurwa, telenowelę. Mi się wydaje, że to by był, kurwa, to by był fenomen na skalę, kurwa, na skalę światową, tak. Dzieci bursztynowe, dzieci indigo i te wszystkie bzdury, które... Te wszystkie bzdury, które są promowane przez właśnie takich odpaleńców w internecie. To jest bardzo fascynujące. Bardzo fascynujące. Nie, Lovecraft mnie nie wyprzedził, bo Lovecraft jakby... Lovecraft stworzył swoją własną mitologię, tak? A mi tutaj chodzi o zupełnie coś innego. O zbudowanie świata opartego na teoriach chociażby z polskiego internetu. Czyli Sanjaya, Paulinka, Moskalik. Tam jest ich jeszcze trochę. Są ci od tych mikrofal. Mnóstwo tego jest. And we have the ability to manifest through a certain procedure in a temple there. Of course, I write about that in the book because it's very interesting for people. I had to learn to talk, to use my vocal cords, to walk, to eat, to sleep, everything. Ale to nauczyć się mówić, chodzić, jeść. No spać to nie, ale te wszystkie rzeczy uczą się dzieci. Że nie wiem, dlaczego wokół normalnych czynności, których się uczą wszyscy ludzie, budować jakąś, nie wiem, dziwną kurwa mitologię jakiegoś specjalnego wydarzenia. I came in a spaceship after I manifested my physical body. Then I walked to a small spaceship with my uncle Odin. Wujek Odin. No i oczywiście w Tybecie. No. I went to Tibet to a special temple where that aliens come quite often to adjust to the physical. Haben sich die tibetanischen Mönche nicht gewundert? Wie war die Reaktion? They were waiting for me. They knew of my coming. Oh, und was war mit dem anderen Kind? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist so schwer. She was killed in an accident before I came. And I had accompanied her soul during the birth process to receive the genetic imprint that I would need when I manifest in my body later. And I learned that Earth is a difficult place because this is where that you experience all of the hardships and pain. Most of the memories are carried within the soul. And I have the ability to jest naprawdę jakaś upośledzona. A nawet mówi, kurwa, jak retard. Słuchajcie, o czym chciałem powiedzieć? A, już wiem. Chciałem, chociaż powinienem to zrobić jutro, ale chciałem, żebyście przemyśleli jeden temat na jutro, na live chat. Chodzi mi o patologię na YouTubie. Wiemy o tym, że w Polsce patologia na YouTubie funkcjonuje, że mamy Magicala, mamy ostatnio tego kolesia, Rafalo, czy ktoś, co... chyba pobił kogoś na streamie czy coś. I mamy ten nasz poziom polskiej patologii YouTube'owej. Ja natomiast powiem wam, że od jakiegoś czasu, tygodnia, trochę się zagłębiłem w Rafonix, no. Trochę się zagłębiłem, jak to wygląda na zachodzie, jeśli chodzi o patologię. I powiem wam, że tak się zastanawiam, zastanawiam się, która ta patologia jest na YouTubie. Która z tych patologii jest gorsza? Która z tych patologii jest gorsza? Czy ta polska? Czy ta na zachodzie, która ma miejsce? Na zachodzie konkretnie mówię o prankach, o tym, co robią kurwa chorzy blondyni, kurwa Jake i Logan Paul, o tym, co robią bracia Bradbury i tak dalej. Na pewno chcę zrobić na ten temat filmik offline'owy, taki, który po prostu nakręcę, gdzieś tam sobie przygotuję trochę materiałów
i parę zdań na ten temat powiem. Natomiast tak się zastanawiam głośno, która ta z tych patologii jest gorsza? Czy rzeczywiście dla... Mówię w ogólnym spojrzeniu, czy gorsza jest ta patologia, która jest wyraźną patologią, tak jak w Polsce, że mam magicala, który chla, kurwa, podpala mieszkanie i tak dalej. Jest to wyraźne i po prostu wiemy, że robią to dla kasy, czy ta taka ukryta pod pozorem nie wiem, bycia medialnym i wielkich pieniędzy, wielkiej sławy, taka ukryta patologia jest jakby gorsza, bo nie wiem, czy w moim odczuciu ta patologia ukrywająca się pod dużą kasą, apsami, pięknym wyglądem i ładnymi samochodami, w moim odczuciu jest dużo gorsza. Ale to ja zrobię na ten temat filmik i jak będziecie chcieli, to możemy jutro możemy o tym pogadać, tylko wiecie, tak, ja wiem, że patologia to patologia, tylko że tą patologię naszą, rodzimą, która jest po prostu patologią, że to są patusy, alkohole, zieją przemocą i tak dalej, no to mamy po to podane wprost, tak, i możemy to akceptować, się z tym zgadzać czy nie zgadzać. Natomiast to, co się dzieje na Zachodzie, to są wszystko ładne dzieci, które pokazują, że mają dużo pieniędzy. Natomiast ta patologia jest dużo bardziej ukryta i tam ludzie oglądają to w Polsce, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy widzów czy 100 tysięcy widzów, to jest sukces. Tam sukces się liczy w milionach. Więc to, co robił na przykład Joe Salat, czyli kupował, wynajmował czarnoskórych mieszkańców dzielnic, żeby pokazywali, jak to czarni nienawidzą Trumpa, co zostało udowodnione. Że Joe Salat zrobił pranka, że postawił samochód z symbolami wyborcy Trumpa w czarnej dzielnicy i podobno ten samochód tam zostawił i po 15 minutach pojawili się czarnoskórzy, zaczęli ten samochód niszczyć. Jak się okazało, ci czarnoskórzy byli wynajętymi aktorami, więc jakby podgrzewają nienawiść rasową. To wszystko jest, wiecie, to jest udawanie prawdy. Moim zdaniem ta patologia dla odbiorców jest gorsza. No jest, tak jak mówię, ja zrobię na ten temat jeszcze film. No i Prank Invasion, bracia Bradbury. Bo nie wiem, czy wiecie, widzieliście na pewno na YouTubie te wszystkie filmiki z tą Elzą w ciąży, ze Spider-Manem. I takie, że tam na siebie żegają i tak dalej, że to niby dla dzieci, tam po kilka milionów odsłon, to robią, pierwszy kanał, który zaczął to robić i który zaczął to kapitalizować, to był kanał braci Bradbury, którzy robili wcześniej pranki, a później zaczęli się zajmować eksperymentami społecznymi, jak już pranki były passé, eksperymenty społeczne, jeszcze gorsze patusy, kurwa, niż pranki. A później właśnie, jak się okazało, że to też jest passé i że ludzie zaczęli ich za to krytykować, to przeszli właśnie takie głupoty. I to oni robią, co też zostało przez kilku youtuberów naznaczone. A mówię to wszystko na fali tego właśnie, co się stało, że był ten filmik Logana Paula, jak oni poszli do tego lasu samobójców w Japonii i rzekomo znaleźli ciało. Oczywiście nie znaleźli żadnego ciała, to było wszystko sfejkowane, ale ich reakcja na to, że potencjalnie tam było ciało, to po prostu jest, kurwa, najgorsza patologia, jaka mogła być. I wszyscy, kurwa, zaczęli na ten temat, kurwa, pijać, w ogóle wielka afera, a tymczasem na trendingu, kurwa, w Polsce jest jak Rafoniks, kurwa, bije dziewczynę. I wiecie, i co ja myślę o Wardędze? Ja myślę, że Wardęga... Znaczy, ja bym chciał bardzo zobaczyć statystyki Wardęgi. Bo ja nie widziałem jego nowych filmów, jego nie subuję, nie oglądam. Natomiast podejrzewam, że to był jednorazowy strzał. Wtedy, w dobrym momencie się wbił w skopiowaniem pranków z Zachodu. Nie wiem, czy on zrobił coś od tamtej pory, bo coś o nim nie słychać.
Także wiecie, no a jak ci kurwa właśnie debile wchodzili do... debile wchodzili do dzielnic z czarnoskórymi, nie wiem, deptali im po butach, czy robili jakieś inne rzeczy i dostawali łomot. Ich wytłumaczeniem było kurwa to, że to jest prank, no to... It's a prank, bro. Dobra, idziemy dalej. Szanowni Państwo. No i nie mogą zabrać, kurwa, zabraknąć naszego ulubionego tego generała Armii Słowiańskiej. Jak zawsze. Korneliusz, jutro. Muszę powiedzieć, że moje filmy, w których rozpocząłem rekrutację, zaczynają być wycinane. Zginęło 5 filmów. W niedzielę mam zamiar zrobić edit czołówki, także spokojnie, będzie nowa czołówka. Nawet nie zdążyły się ukazać. Zaistniały parę sekund i ich już nie ma. Nie wiem, co tak bardzo boi i czego boi się władza, że tak szybko eliminuje moje przesłania do rodowitych Polaków. Szanowni Państwo, będę starał się streszczać, ponieważ nie wiem, jak długo będzie hulał ten kanał, ale może uda mi się jeszcze przekazać następne punkty rekrutacyjne. Ale dzisiaj chciałbym się wrócić do naszej hojnej, hojnej władzy. Otóż mowa dzisiaj o cmentarzach. Oglądałem cmentarze na Ukrainie, na Białorusi. Oglądałem cmentarze na Bliskim Wschodzie. Słuchajcie, nie wiem, czy to, co on robi z tym mundurem, to jest zgodne z prawem. Bo czy ja nie znam się na tym, natomiast wiem, że mundur żołnierza polskiego jest w jakiś sposób chroniony prawem. Nie można sobie założyć obowiązującego mundurowania bez posiadania stopnia wojskowego. Więc... Cmentarze polskie w większości są zaniedbane, opuszczone, nie ma środków, nie ma kto pielęgnować naszych przodków, naszych grobów, naszych braci Słowian, braci Polaków. Natomiast Sejm lekką ręką daje 100 milionów złotych na jeden cmentarz żydowski w Warszawie. Ja pierdolę. Dobra, teraz mamy... Gimli, pierwsze podstawowe pytanie. Jeśli się urodziła w Polsce, to jest rodowitą Polką. Urodziła się w Polsce, jest rodowitą Polką. Koniec, kropka. Nie musi mieć trzech pokoleń do tyłu. Urodziła się w Polsce, jest rodowitą Polką, dlatego że urodziła się w Polsce. Koniec, kropka. Ja w kwestii tego, co oczywiście bredzi Adolf. Jeśli są cmentarze zaniedbane, to są one zaniedbane z dwóch przyczyn. Po pierwsze, ludzie, którzy mają tam pochowanych bliskich, nie dbają o te miejsca, albo po prostu tych bliskich już nie ma. Po drugie, zarząd tych cmentarzy po prostu olał ten temat. Co się jedno zwiąże z drugim? Ja kiedyś pamiętam, że byłem na wakacje na Mazurach u znajomego na działce i żeśmy tam parę kilometrów trzeba było przejść do z nad jeziora do sklepu. Jak żeśmy wracali, to zeszliśmy trochę w bok i znaleźliśmy stary cmentarz. Znaleźliśmy stary cmentarz bodajże pruski ze starymi grobami jeszcze sprzed II wojny światowej. Kompletnie zapomniany, zarośnięty, płyt trochę było widać. No to nie były jeszcze czasy telefonów komórkowych. Bo na pewno wszystko bym bardzo dokładnie fotografował, bo miejsce było bardzo fajne. Czeka Adolf nie płacze nad takimi miejscami, gdzie rodziny po prostu wyjeżdżają z takich miejsc, nie ma bliskich, nie ma komu opiekować się, nie ma komu opiekować się grobami. Gmina, czy samorząd, czy kościół, czy parafia, która się tym zajmowała, też nie ma biznesu w tym, więc takie cmentarze są porzucane. To nie jest wina państwa czy rządu.
To są rzeczy, które są ściśle związane z tym, jak społeczeństwo do tego podchodzi. Z tym, tak szczerze mówiąc, to dla Ziemi nie jest ważne, czy trup jest niemiecki, polski, czeski czy żydowski. Tak samo ją użyźnia. A trupom jest wszystko jedno, gdzie leżą, w jakich warunkach, bo nie żyją. No to jak urodziła się w Polsce, to jest rodowitą Polką. Do widzenia, koniec, kropka. Jak ktoś mówi inaczej, to znaczy, że nie rozumie, co znaczy rodowitą. Przy ulicy Okopowej. Szanowni Państwo... To jest też właśnie kwestia tego, że ktoś nie rozumie, co to znaczy zabytek, co to znaczy miejsce... Nie wiem, cmentarz żydowski przy Okopowej jest zabytkiem. To jest miejsce, w którym, na które przede wszystkim jest społeczność, która dba o to miejsce, jest społeczność, która lobbuje, żeby na to miejsce znalazły się pieniądze. Dlaczego Adolf nie narzeka, że na Powązki dają kasę rok w rok? Na renowację grobów. Dlaczego na to nie narzeka? Dlaczego nie narzeka, że na przykład z budżetu jakiejś gminy idą pieniądze na renowację nagrobków zabytkowych na jakimkolwiek innym cmentarzu? Dlaczego uczepił się cmentarza żydowskiego w Warszawie? Ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem, może się teraz jeszcze przyczepi, że w Warszawie przy rondzie Żabo odrestaurowano, kurwa, stary cmentarz żydowski. To jest 10 razy więcej niż nasz rząd przeznaczył na wszystkie cmentarze na Kresach. Kurwa. On jest naprawdę debilem. On jest naprawdę kretynem. Nie, on nie jest antysemitą, on jest idiotą. Co go oczywiście nie zwalnia z odpowiedzialności w przypadku antysemityzmu, bo idiota, który jest antysemitą, nadal jest też antysemitą, ale to jest po prostu kretyn. Dlaczego państwo polskie ma dawać pieniądze na cmentarze poza ziemiami polskimi? Nie rozumiem tego. A szczerze, społeczność tamtąd ma w dupie te cmentarze. Chcę się zwrócić do tych kacyków z wiejskiej. Kogo reprezentujecie? I kim wy w ogóle jesteście? Jeżeli dzielicie i dajecie, to dajcie też na nasze cmentarze. Kurwa, Adolf, to wypełni wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziewictwa Narodowego. Wniosek o dotację na taki cmentarz. Wypełnij taki wniosek, zgłoś taki cmentarz do dotacji. Bo siedzieć, kurwa, przed kamerką, nomen omen, i pierdolić głupoty, to każdy potrafi. Natomiast zrobić coś w danej kwestii, to już nikt. Bo ja widzę, kurwa, że Adolf po tym, jak mu, kurwa, kazano zburzyć, kurwa, te... No powiedziałem dziewictwa. Że Adolf, jak mu kazano zburzyć te domki, kurwa, co sobie budował wioskę, kurwa, to przestał robić cokolwiek, tylko siedzi i pierdoli. Siedzi i pierdoli przed tym, kurwa, przed tą kamerą. Nie robi nic, kurwa, tylko narzeka, że, kurwa, wszyscy naokoło nic nie robią. A on tak wiele robi, kurwa, że nic nie robi. Dlaczego żebrzemy na Powiązkach? Robimy kwesty. Na Powiązkach, dobra, idziemy dalej. Jan Paweł II po prostu działał za grobu w tym wszystkim, co się działo w październiku u nas w kraju i w ojczyźnie. Hej, witam. Zdaję sobie sprawę, że temat, który chcę poruszyć, nie jest specjalnie odkrywczy i że wielu ludzi myśli bardzo podobnie jak ja. Jednak ciężko znaleźć jakiekolwiek odmienne opinie na temat domniemanych cudów Jana Pawła II. W związku z tym postanowiłem się podzielić z wami moimi niezbyt oryginalnymi przemyśleniami na ten temat. Ten filmik nie jest obrażaniem Jana Pawła II. Dobra. Jak robisz sobie asekurację, kurwa, takim tekstem, to ja cię nie będę słuchał. Na razie. O, MLM. Wyjątkowy dzień, wyjątkowy gość. Za chwilkę dowiecie się o nim więcej. Wpadliśmy specjalnie tutaj na sushi do Futu, żeby zamienić z nim kilka słów. Z nami jest dzisiaj Michał Alczyszyn. Jest to najmłodszy menadżer branży MLM na świecie. Branży MLM, bardzo ładnie powiedziane. Czyli branży piramid, kurwa, finansowych. Witaj, Michał. Witam cię, cześć. Michał został zaproszony dzisiaj na festiwal przedsiębiorczości, na festiwal, który nazywał się Festiwalem Inteligencji Finansowej. Michał, jak to się stało, że ty w wieku 18 lat zostałeś zaproszony, żeby po prostu mówić ludziom,
o swoich doświadczeniach, o swojej wiedzy i to ludziom nieraz starszych od ciebie o 7 lat. Stało się tak naprawdę bardzo prosto. Zacząłem odnosić sukcesy, zaczęło być to zauważalne. No i ludzie tak naprawdę z całej Polski pisali do mnie, dzwonili, abym gdzieś przyjechał, gdzieś powiedział kilka słów od siebie, jak odnieść sukces, jak zmotywować ludzi do działania, że każdy ma własne życie, własny los w swoich rękach. Każdy się może osiągnąć sukces. Wystarczy chcieć i tego pragnąć. Michał, a czym ty się właściwie zajmujesz? Jakie są twoje zadania? Jak wygląda twój biznes? Co ty robisz? Zajmuję się marketingiem sieciowym, po prostu. Codziennie spotykam się z ludźmi, robię prezentacje, szkolę ludzi, obsługuję ludzi z całej Polski tak naprawdę i świata. Obsługuję ludzi. Więc jest to fajne. Kurwa, co to kurwa jest? Fajne, motywuję na co dzień masę ludzi, masę młodych ludzi, miliony właściwie już osób, które czytają, szukają mnie w internecie, do tego, aby zaczęli coś robić. Po prostu przekazuję coś, co już raz zrobiłem, ludziom, aby to teraz robili i zaczęli rozwijać siebie. No, czyli kurwa piramida. Coś robić, czyli co? Konkretnie. Jest to konkretnie przekazywać produkt. Jeśli dzisiaj przekazuję dany produkt i ludzie zaczynają go używać, zaczynają zarabiać. I ludzie zarabiają, zarabiam również ja. Michał, masz 18 lat. Jak godzisz swoją pasję do biznesu, to co robisz zawodowo, ze szkołą, tak? Ze swoją nauką i tak dalej, bo podejrzewam, że to nie jest taka prosta... Mi się wydaje, że to nie jest chujowy greenbox, tylko po prostu tą trzecią kamerę mają. Po prostu, kurwa, chujową. Mają dwie dosyć w miarę dobre, a tą trzecią mają, że tą szeroko, kurwa, konną mają po prostu chujówkę. Tak, no MLM to jest nic innego, kurwa, jak piramida finansowa, piramida marketingowa, tylko nie odwołują się wprost do finansów, tylko do produktów. To jest tak jak właśnie Amway, jak Oriflame, jak te wszystkie sieci sprzedaży bezpośredniej, tak? Jak mamy taką sytuację jak Amway czy inna sytuacja. Różnica między tymi piramidami finansowymi jest taka, że tutaj mówimy o produkcie, a w piramidzie finansowej mówimy od razu o kasie. Więc to jest ta różnica, co nie zmienia faktu, że są to kurwa chuja warte biznesiki, gdzie taka osoba jak startuje na samym początku i zbuduje sobie dużą sieć kurwa tych, którzy zapierdalają na niego, to jeszcze jest coś w stanie zarobić. Natomiast im jesteś niżej, tym masz gorzej. Ja nigdy bym nie wszedł w MLM-a na żadnym poziomie, chyba bym go założył. Ale to pewnie szybko bym go kurwa zlikwidował po zebraniu jakiegoś tam kapitału. Wiecie, garnitur kurwa, źle zapięty krawat kurwa i brylantyna na włosach jeszcze nikogo nie zrobiły kurwa bossa. Jak ktoś chce cię wciągnąć do MLM-a, no to wciąga cię do piramidy. To nie jest piramida finansowa, to jest piramida produktowa. Kasa jest jakby następstwem tego, co robisz z produktem. Dlatego jakby prawo nie za bardzo może ich ścignąć, tak? A nie wiem, czy czytali się dzisiaj newsa, że prawdopodobnie kasa na rozkręcenie Amber Gold pochodziła ze skoków. Że założyciele Amber Gold wzięli kasę na to, żeby rozkręcić biznes, kredyty w skokach. Więc za chwilę może się kurwa okazać, że wszyscy kurwa wszyscy wiemy, że wszyscy są umoczeni. A za chwilę mogą być dowody na pisuarów, którzy mają bardzo znaczne wpływy w skokach, na to, że też maczali w tym palce. Odpowiedź. Wyjaśnij, no, jak wyglądają twoje obowiązki szkolne dzisiaj? Ciężko godzę obowiązki domowe, rodzinne, szkolne, naukowe, prywatne z życiem zawodowym. Naukowe? On ma kurwa obowiązki naukowe. Obowiązki szkolne się mówi, idioto. Ale powiem ci, no daję radę, muszę to godzić. No na dzień dzisiejszy uczę się zaocznie, staram się godzić te wszystkie obowiązki, aczkolwiek powiem ci, jeśli... Za dużo aczkolwiek. Wiesz na jedno, tylko jedną rzecz, że chcesz coś zrobić, nie jesteś w stanie pogodzić. Co byś nie zrobił, nie jesteś w stanie wszystkiego pogodzić. Czy jesteś zadowolony ze swojej decyzji, że wybrałeś jednak drogę biznesową, a nie naukową i szkolną?
Czy jestem zadowolony? Wiesz co, na dzień dzisiejszy, jak media, ludzie określają mnie najmłodszym menadżerem na świecie, z najwyższym poziomem w branży marketingu sieciowego, w tak młodym wieku. Jest to fajne. Fajne jest to, że młody chłopak może jeździć samochodem z salonu, że może mieć fajny telefon, fajne ubranie. To nie jest fajne ubranie. Żaden miliarder się nie ubrał, kurwa, w tak chujowo. Ale przyszłościowo? Nie umiem ci powiedzieć. Bardzo roztropnie, moim zdaniem, i pokornie. Kurwa, kto im ten scenariusz napisał? Dobra, idziemy dalej. 500 złotych Kononowicz nigdy nie miał kobiety Kononowicz. O, jestem. To co mówiliście, że Kononowicz. Nigdy nie miał kobiety. Kononowicz nigdy nie miał kobiety Kononowicz nigdy nie miał kobiety Kononowicz nigdy nie miał. Kobiety Kononowicz nigdy nie miał KOBI. Panie mecenasie z Piaseczna. Nie wiem, ile masz pan tylko lat. Pani Krzysztofi, 3 złote proszę wziąć kalgon, bo pana bęben jest gigantyczny i zaraz wypierdoli. Czemu jest pan bezrobotny od ponad 25 lat? To wstyd mieć taki bęben od bezrobocia i żebrania. I nie żebram. Ale to do mnie, pytanie było. Ja nie żebram. Szanowny panie mecenacie, daj pan pracę dla mnie, dzisiaj idę do pracy. Tak, jakiej ty pracy pójdziesz? I tak, obejrzyj sobie trochę streamów. Tylko niekoniecznie będziesz wiedział, na czym polega trollowanie czatem. Trollowanie czatem właśnie polega na tym, że takie rzeczy się powtarza. Ja żadnej pracy się nie boję. Tak. Mogę iść do łopaty nawet. To idź. Bo pracowałem. Ja zrobię takiego kurwa czata z donatami. I będę odpowiadał na pytania z donatów, kurwa. Pracowałem przy łopacie. Wiele lat. Ty wszystko robiłeś. Wiele lat byłem na gospodarstwie. To ile lat? 12 lat, jak się prowadziłeś tutaj. Faraon, 3 złote konon, powiedz nam, od kiedy jesteś w związku z majorem. Jak często ruchasz go w kakao, aż piszczy? Bo wszyscy wiemy, że jesteście pedałami, nie ukrywajcie tego roku. Piewał się, kurwa, jebana szmato. Ja nie jestem gejem i on mnie nie dymał, ja jego nie dymał. O, Jesus. Nie wiem jeszcze, które jutro. 18 albo 20, zobaczymy. Tak, to jest najsmutniejsze właśnie, że ten koleś, kurwa, starał się o kandydaturę prezydenta. Dymałem i po prostu odpierdolcie się od nas. Ja tak mogę powiedzieć. A ja powiem tak. Ludzie kochani. Albo jesteście nienormalni, albo co? Wiecie co? Takie rzeczy słuchać. Jezus Chrystus, 3 złote jebać Boga, bo był jebanym Żydem. Seba Michalski to demon, rzucam klątwę Bożą na Pana. Po Jezusie. Znaczy powiem tak, to jest trochę śmieszne i trochę smutne, ale no słuchajcie, ktoś się wystawia na publiczny pręgierz, jest ich sprawa. Pierdolę. Ja. Wiesz dlaczego załamałem ręce? Bo kojarzę tego kolesia. To jest jeden z największych kurwa szurów, jeśli chodzi o odżywianie na zachodzie. Oni go nazywają David Avocado Wolf. I've been in the health field for literally 20 years, as a professional for 15 years. In all the research, all the foods, all the alternative holistic technologies that I've been exposed to, it looks like we've narrowed it all down to the biggest culprit of inflammation, the biggest culprit of autoimmune disorders,
the most destructive invention in the history of humankind. The common shoe. O. Tak, Dawid Wolf, awokado. Recent scientific innovations. Właśnie teraz słuchajcie, bo to będzie szuria pierwszej wody. Have discovered that the rubber sole completely blocks all the free electrons that shield and nourish the entire earth. When you step outside barefoot, especially when you step onto stone, you are encompassed at the speed of light with free electrons that the earth just gives you all day, every day, all night, every night, forever. As soon as we put this on, it's gone. Totally gone. We are insulated. Recent scientific advances have discovered the following, and I know this because I was on the phone last night with three of the leading technologists in this field. Tak. Był na telefonie z trzema naukowcami. Badania naukowe dowodzą wolne elektrony, które po prostu blow my mind. Oh, dobra. Nie będę go dalej słuchał. Szkoda naprawdę naszego czasu i energii. No to wolne elektrony, no. Wolne elektrony. Ale to już było. Ja wiem, że nie wszyscy oglądali stare live, ale ja już żeśmy o AIDS-u mówili. Dzień dobry. Serię, jak prosto leczyć samemu w domu choroby nieuleczalne, zacznę od AIDS. Od AIDS. To już o AIDS-u mówiliśmy. To już było. Halo. Ktoś w ogóle się już orientuje, co było, co nie było? AIDS już był. W roku 1984 odkryto wirusa HIV i od tego czasu wykryto tego wirusa u 34 milionów ludzi, którym zaczęto podawać koktajle leków na AIDS. Sorry, ale on jest kurwa. Wśród leczonych drogimi lekami ludzi 30 milionów zmarło, a 4 miliony jest ciężko chorych i naznaczonych piętnem śmierci. Wśród biorących leki na AIDS nikt się nie uratował. I te 4 miliony też umrą, bo AIDS zabija powoli, lecz bezlitośnie. Tymczasem, ze wszystkich znanych mi chorób nieuleczalnych, wyleczenie się w domu z tej choroby samemu w 100% i to w każdym przypadku jest najprostsze. AIDS jest bowiem śmiertelną chorobą wynikłą z podawania śmiercionośnych leków pacjentom, u których stwierdzono wirusa HIV. Bo to jest tak, i to ja wam tłumaczę. Jak dostajesz wirusa HIV, to naturalnie wynikającą z tego chorobą jest AIDS. Tak? Czyli nabyty syndrom dysfunkcji systemu odpornościowego. Natomiast to, o czym mówi Szydłowski, to jest AIDS. Czyli jak masz HIV i nie dostajesz AIDS, ale dostajesz leki, to dostajesz AIDS-a. No. Także wszystko już wiecie. Nie pamiętam, w którym, ale dawno żeśmy to przerabiali. Także oszukajcie sobie w archiwalnych streamach. To jest bardzo śmieszne, ale nie. Jak nie? HIV nie powoduje AIDS. AIDS. Mówimy o czymś innym, nie mówimy o AIDS. Mówimy o AIDS. Ale nie mówimy o AIDS, mówimy o AIDS. To jest co innego. Posłuchaj, on nie mówi o AIDS. Inne, stworzone przez medycynę choroby nieuleczalne, wymagają od samoleczących się ludzi zmiany diety i umiejętności robienia prostych zabiegów. Na cukrzycę i choroby serca trzeba zmienić dietę, żeby wyzdrowieć. Na depresję...
Samemu się leczcie w domu z nieuleczalnych chorób, które wymyśliła medycyna. I reumatyzm, potrzebna jest zmiana diety i zabiegi cieplne. Żeby wyleczyć się z raka, potrzebna jest nie tylko zmiana diety, ale i długotrwałe głodówki połączone z medytacjami. Czyli na raka, głodówki i medytacja. Szydłowski jest protoplastą ziębolodów. Jeśli nie znacie Szydłowskiego, to polecam odwiedzić jego kanał. Tam jest szuria pierwszej wody, kurwa, od właśnie leczenia naturalnymi metodami, spisków, wielkiej lechii. Są chyba jeszcze kazarzy, są reptilianie, jest nowo odczytywanie Biblii, leczenie biblijne i tak dalej. To jest po prostu, on już dawno nie publikuje filmów, przynajmniej z tego, co ja się orientuję, ale to jest skarbnica, kurwa, szuryzmu. Tymczasem wyleczenie się z AIDS... To jest właśnie AIDS. Nie AIDS. Nie mylcie AIDS od AIDS. Idziemy dalej. Witam, tu sam Raja. Jest nasz ulubiony mag z Lechii. Jasna strona mocy. Znaczy już go za bardzo śmierdział, bo w poprzednim filmie siedział w salonie, a teraz to jest król mag. A teraz już jest wypędzony na poddasze, kurwa. Dzisiejszym tematem... Siedzi z kozą, albo... Nie, to nie jest chyba jego altanka na działkach. ...będzie prawo morskie. Wielu ludziom wydaje się, że żyjemy w świecie prawa, bo mówią jakieś prawo, jakieś paragrafy. To wszystko jest fikcja. I to fikcja, jak się okazuje, fikcja watykańska. Ale słuchajcie, co tu dużo mówić? Stalowy tron obok stoi. Purpurowa draperia jest. Złote ściany, tak? Mur obronny za nim. Molkul jest królem magiem. Wszystko co złe, wszystko co demoniczne, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, wszystko co demoniczne. Tutaj obowiązuje prawo. Te prawo to jest prawo morskie, watykańskie, kanoniczne. W jaki sposób on połączył prawo morskie, prawo kanoniczne i prawo watykańskie? Ktoś może to wytłumaczyć? Czy ktoś potrafi to w jednym zdaniu wytłumaczyć? Jak można połączyć prawo morskie z prawem watykańskim i kanonicznym? Bo ja się zgubiłem. Chodzi o to, że Imperium Rzymskie nie upadło, tylko się przepoczwarzyło w katolicyzm i... Na stronie internetowej Sanjay, znaczy na fanpage'u Sanjay, jakiś czas temu był telefon. Zadzwoń do nich, oni na pewno ci powiedzą. Gdzie takie czapki można kupić? Spełzło się po całym świecie. Potem się jeszcze przepoczwarzyło, stworzyło jakichś tam polityków, jakieś banki, żeby ich nie było widać. I z tego mają zysk, władzę. Główny ich zysk to jest z cierpienia. Prawdziwe prawo jest prawem naturalnym i jest bardzo proste. Tak, to pierdolenie o tym, że istnieją jakby trzy poziomy prawa. Tak, że jest prawo naturalne, o którym on będzie mówił, że jest prawo państwowe, czy tak jak mamy w Polsce, i że jest prawo morskie. I że wszystkie korporacje międzynarodowe funkcjonują według prawa morskiego. Co jest oczywistą bzdurą. Co jest oczywistą bzdurą. Ale jakby uzasadnione jest to tym, że na przykład w dokumentach tożsamości jesteśmy wymieniani jako jako korporacje, bo jesteśmy z wielkich liter. Znaczy się takie kurwa bzdury, jak takich nie mało, bo prawo morskie obowiązuje tylko i wyłącznie na wodach międzynarodowych lub na przykład w tym momencie prawo morskie obowiązuje w kosmosie. Tak? Polega to na tym, że nikt nie może sobie rościć do morza prawa, do morza międzynarodowego prawa jako właściciel. Statek jest pod banderą danego kraju, ale samo morze nie może należeć do żadnego kraju, jeśli jest uznane za międzynarodowe.
Są jeszcze jakieś inne przepisy, ale to jest jakby mniejsza ilość. Natomiast oni próbują jakby wmówić nam, że korporacje, że duże firmy, banki i tak dalej funkcjonują na zasadach prawa morskiego i dlatego są bezkarne. Natomiast jest jeden haczyk w tym wszystkim, że jak się nad tym człowiek zastanowi, to te korporacje, które rzekomo funkcjonują na prawie morskim, nie powinny płacić podatków. Bo podatki wynikają z prawa państwowego. Nie musiały przestrzegać prawa w danym kraju, przepisów. A przestrzegają. Więc ta cała jakby logika na pewno się nie będzie spinała, ale posłuchajmy, jaką historyjkę nam na ten temat opowie nasz wszechmocny król Sanjaya na tle muru obronnego i purpurowej draperii. Nie krzywdzić, nie pozwolić, żeby nas krzywdzili i nie pozwolić, żeby krzywdzić innych. To są trzy takie punkty i to wystarczy do normalnego, naturalnego życia, a oni tylko po prostu pokomplikowali. Nie, Sanjaya nie jest alkoholikiem, Sanjaya po prostu jest kurwa niedożywiony. Ustalili jakąś ustawę. To z jakim on cierpieniem to wszystko wypowiada, bo on wie, że jak to skończy, to dostanie kurwa szamka. Że my musimy poddawać się szczepieniom, że musimy szczepić nasze dzieci. To jest również wiara. Oni do nas tak naprawdę nie mają żadnego prawa. To się opiera na jakiejś wierze. My... Bardzo fajną książką na ten temat, ja jakiś czas temu już wam proponowałem, jest... To było? Właśnie na temat tego... Na temat koncepcji mitu. Że tak naprawdę my funkcjonujemy w bardzo dużej mierze w świecie mitycznym. Nie mówimy tylko o mitach religijnych, a mówimy także o tym, że pieniądz jest takim mitem, który wszyscy wierzą. Gdyby ludzie przestali wierzyć, że pieniądz ma wartość, on po prostu przestałby mieć wartość i tak dalej. Takich mitów jest sporo. Prawo też jest takim mitem, bo jest po prostu historią, którą ktoś wymyślił. Ktoś wymyślił i wszyscy uznali, że jest to ok, i zaczęli według tego postępować. Gdyby ludzie przestali wierzyć w część mitów, które są uznane jako część naszej rzeczywistości, to nasza cywilizacja by upadła. Więc pewnego rodzaju mity są potrzebne naszej, do tego, żebyśmy funkcjonowali jako społeczeństwo, jako ludzkość. Nie mówimy w tym momencie, cały czas powtarzam, nie mówię tylko i wyłącznie o mitach religijnych, bo one są jakby efektem ubocznym tego, że musimy funkcjonować w jakiejś rzeczywistości i ta rzeczywistość, która była tylko rzeczywistością materialną w czasach na przykład gromad zbieraczy łowców, gdzie to wszystko nie było potrzebne, gdzie te mity właśnie o wartości papierków czy o prawie nie były potrzebne, bo jakby życie opierało się na walce o przetrwanie, zbieranie żywności, konsumowanie jej, rozmnażanie i dbanie było bardzo proste życie. Natomiast jak żeśmy się rozwijali, tak, jak nastała kultura agralna, czyli zaczęliśmy osiadać w miejscach, mieć plony, prowadzić role i tak dalej, kurwa, już jestem zmęczony, to wtedy musiały zacząć funkcjonować. Wtedy na przykład pojawiło się coś takiego jak własność prywatna, która też jest formą mitu. Jest formą mitu, który wszyscy akceptujemy jako prawdę i na który wszyscy się zgadzamy. Mówimy o takim micie, tak? Pieniądz, czy instytucja pieniądza jest mitem. Firma, którą zakładamy, też jest formą mitu. Jest formą mityczną, dlatego że firma jako taka nie istnieje rzeczywiście, ona istnieje tylko i wyłącznie na papierze. Jest umową pomiędzy ilomaś tam osobami a państwem na to, że okej, wy będziecie funkcjonować jako mityczny obiekt firma X. I jako ten mityczny obiekt firma X macie określone prawa w tym społeczeństwie i w tym systemie. Rozumiecie, o co chodzi? Także my funkcjonujemy w świecie mitów, w świecie umów, które nie są rzeczywistością. One są tylko i wyłącznie stworzone na nasze potrzeby. Stworzone na nasze potrzeby i musimy w nie wierzyć, żeby funkcjonować. To trochę tak, jakbyśmy teraz przestali wierzyć w te wszystkie mity i zaczęli patrzeć w 100% racjonalnie
na w 100% racjonalnie na wszystko, co nas otacza, to nasz świat by się całkowicie zawalił. Dlatego, że 90% naszej rzeczywistości to są mity, to są umowy między nami a innymi członkami społeczeństwa. Że zgadzamy się, że coś jest faktem. To nie jest tak, że to ma miejsce. Tak jak mówię, firma jest tylko i wyłącznie bytem fikcyjnym. To jest byt fikcyjny. Bo my się umawiamy, że akceptujemy, że to istnieje. Tak, państwo, oczywiście, że tak, państwo też jest mitem. Państwo jest chyba najwyższym poziomem w tym momencie mitu. Że nad tym są jeszcze organizacje międzynarodowe, jak ONZ i tak dalej. To są wszystko umowy fikcyjne, bo one nie mają, to nie są rzeczywiste twory. To nie są rzeczy, które faktycznie istnieją. Tak, Icek, można obalić wszystkie mity, jakie tylko funkcjonują, tylko tak naprawdę nie zostaje wtedy nic. Bo twoja ideologia i twoja, czy każda ideologia też jest tylko i wyłącznie mitem. I jeśli ty mówisz teraz o tym, że mit można obalić w kontekście swojej ideologii, to weź pod uwagę to, że twoja ideologia też jest mitem. Też jest czymś, co nie istnieje i co nigdy nie będzie istniało rzeczywiście. To może istnieć tylko i wyłącznie wtedy, jeśli odpowiednio duża ilość ludzi uwierzy w to, że to jest prawda. Tak, Bartek, tylko że te rzeczy, które firma robi i które firma posiada, będą nadal istniały, jeśli firmy nie będzie. Ta firma, jeśli tej firmy by nie istniała, znalazłby się ktoś, kto by zrobił tą rzecz i później kto by tą rzecz posiadł, to by miało miejsce. Ta firma jest tylko i wyłącznie nadbudową, która często ułatwia, przez to, że zgadzamy się na pewną umowę pomiędzy państwem a tą firmą, a nami. Czyli taką umową, trójstronną umową mityczną pomiędzy państwem, firmą, a konsumentem, kupcem, tak? To my się w trójkę, jako trzy twory, w tym dwa twory mityczne, zgadzamy na ten konsensus, że państwo daje jakieś przywileje, państwo jako twór mityczny daje drugiemu tworowi mitycznemu jakieś uprawnienia, żeby dostarczyć coś trzeciej stronie, czyli konsumentowi, czy klientowi, jakkolwiek to zwać. Rodzina w trochę mniejszym stopniu jest mitem. Tylko, że rodzina jest, tu mamy realne, rzeczywiste powiązanie, tak? Jednej osoby z drugiej, mamy poziom odpowiedzialności. To troszkę inaczej. Ja nie pamiętam, jak ta książka się nazywała. Od zwierzęcia do Boga? Czekajcie, zaraz to sprawdzę. Wam od razu powiem. Od zwierząt do bogów. To jest książka Yuval Noah Harari. Od zwierząt do bogów. I tam jest właśnie to wszystko opisane, że funkcjonujemy w rzeczywistości mitycznej. Funkcjonujemy w rzeczywistości mitycznej i tak naprawdę to jest jakby podstawą naszego postępu, naszego rozwoju. Te umowy są konieczne. Ta wiara w te mity jest konieczna do tego, żebyśmy się rozwijali, tak? Żeby z tych mitów po prostu nasze społeczeństwa by upadły. Rzeczywiście te mity można obalić, tylko że wtedy rozwalamy jakby całą podstawę. Więc bardzo polecam wam tą książkę. Ja ją kiedyś chyba wrzucałem na grupę w postaci elektronicznej. Ale można ją znaleźć w PDF-ie, czy w wersji elektronicznej online. A propos, jak są nowe osoby, to tutaj pod moim paskudnym ryjem na samym dole jest link do grupy na Facebooku. Zapraszam tam, wrzucamy wszystkie filmy, które chcecie, żebyśmy oglądali na live'ach. Tam można też dyskutować, nie ma żadnej cenzury, ja jestem tam absolutnym autorytetem, więc nie ma problemu. Zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę na grupę. Tak jak mówię, link jest poniżej, zachęcam też do polubienia fanpage'a, gdzie czasem wrzucam różne ciekawe rzeczy i tak dalej. Zresztą sobie wszystkie te linki sobie odwiedźcie. To jest, wiesz, Aldona, to jest kwestia już nomenklatury, tak? Czy nazwiemy coś mitem, archetypem, czy umową, tak? No to jest kwestia tylko i wyłącznie tego nazewnictwa, tego tworu, tak? Który zaakceptujemy, ale polecam książkę, polecam naprawdę. Co prawda autor jest kapitalistą i tam jakby
bardzo wielu sprawach można się z nim nie zgodzić ideowo, bo on jakby pochwala kapitalizm dla wielu osób, może to być, zwłaszcza z lewej strony, może to być nieco odpychające, ale warto tą książkę przeczytać. Sławek, ja jestem na pewno w piątki i w soboty. W piątki oglądamy filmy, które wrzucacie na grupę, w sobotę rozmawiamy na żywo przez Discorda na czacie, odpowiadam na pytania. Czasem w niedzielę się jeszcze włączam, jak mam jakąś ciekawą grę. I tu wam teraz dam niespodziankę, bo jeśli wszystko dobrze rozkminię, to w niedzielę pogramy zupełnie coś nowego, czego jeszcze nie było. Znalazłem bardzo fajną grę i sobie pogram w tą grę, zobaczymy jak to pójdzie. Czy mam jedną, drugą, mam trzy gry w sumie, także jak jedna będzie ciekawa, to tam to sobie przeskoczymy do innej. Także sobie w niedzielę się też prawdopodobnie spotkamy na żywca. Nie w Postala, kurwa. Będzie niespodzianka, zobaczycie, będzie fajnie. Czy Bartek, przeczytaj książkę, naprawdę. Nie chodzi o korwinizm, bo tam nie ma... To nie jest taka bezwzględna pochwała kapitalizmu, tylko... przeczytaj książkę. Nie oceniaj, przeczytaj. Ja wiem, Micek, że ty masz... Wiem, że ty wiesz, co masz, co ja mam na Steamie, ale to jest gra spoza Steama, także... Luzuj pośladki. Dobra, lecimy dalej. 20 minut jeszcze na pewno, a później zobaczymy. Icek, nie wiem co to jest, co to za skrót SPFBW. Pytania off top jutro. Witam, tu Sanjaya, ja... No i tym razem król, król mag... Król mag przeniósł się do ogrodu. A, South Park. No, mi się wydaje, że... Znaczy, ja wiem, czy gorsze od Kika Prawdy, mi się wydawało lepsze. Tak, oczywiście jest lśniąca zbroja z mitrilu. To jest oksydowany mitril. No tak, dzisiaj dużo, bo żeście dużo wrzucili, no. ...na strona mocy. Dzisiejszym tematem będą najczęściej popełniane... Ktoś napisze do Sanjay, żeby wyciszył tą muzykę w tle, bo nie słychać go prawie. ...zmiane błędy językowe, czyli będzie wykład na temat logicznego znaczenia wyrazów i ich wzajemnego powiązania. Jest! No to czekałem. Czekałem na wykład lingwistyczny od Sanjay. W budach wam tego nie powiedzą. Rozmawiam z kimś i ktoś z moich znajomych mówi: Sanjaya, odwiedzę cię. A ja mówię: stop, nie dam... Nie odwiedzaj mnie. Bo nie mam gdzie cię przyjąć, mieszkam na działce. Sławojce. Się odwiedzić. Dlaczego? Bo odwiedzić znaczy odciągnąć od wiedzy. Od... Ja. Odwodzić. To wtedy on mówi, to ja ciebie nawiedzę. Ja mówię, czy masz jakąś wiedzę, żeby mnie nawiedzić? No nie, mówi. To jak mam powiedzieć? Wtedy ja mówię, to spotkajmy się, przyjdź do mnie. Często też jest taki błąd jak, wiesz co, Sanjaya, to ja wpadnę do ciebie. Ja mówię, nie te słowo. Ja nie chcę, żebyś wpadał. Wpada się w problemy, w kłopoty, seksualnie się wpadki zalicza, czy jakieś inne. To jest bardzo negatywne słowo. Kolejny wyraz. Spędzić. Jak spędziłeś wakacje? Jak spędziłeś? Spędzimy coś tam. To jest też negatywne słowo. Ej, niech ktoś wyśle ten filmik do profesora Miotka, do polszczyzna ojczyzna. Spędza się sen z powiek, czyli spędza się coś, czego się nie chce. Płody się spędza. Albo spędza się bydło z pola. Ale logika jest taka, w tych wszystkich błędach językowych, że z jednej strony się mylą, ale z drugiej strony mówią prawdę. Tylko, że są tego nieświadomi. Bo jeżeli się spotykają i gadają o niczym, to się odwiedzają. Odwiedzają się od wiedzy, zabierają... Że pamiętajcie, że jeśli odbywacie, oczywiście tutaj też jest odbyt, tak? Czyli chodzi o to, że
jak coś odbywacie, to macie to tak naprawdę w dupie. Jak odbywacie odwiedziny, to znaczy, że po pierwsze macie to w dupie, a po drugie spotykacie kogoś po to, żeby go odwieźć od wiedzy. Czas, bo czas jest po to, że mamy się uczyć. Jest takie słowo jak rozrywka, dział rozrywki, radio, telewizja, filmy, rozrywka. To jest bardzo negatywne słowo. Rozrywka służy do rozrywania ciała i duszy. Mm. Można wziąć granat i się rozerwać. Mm-hmm. Ale to też ma swoje znaczenie logiczne. Bo oni przy pomocy tej rozrywki niszczą ludzi. O, takie coś. Ten to jest nawiedzony. No dokładnie o to chodzi. A to jest z kolei pozytywne słowo. Ja uważam, że jestem nawiedzony, czyli przeznaczony na wiedzę. Na wiedzę on. No i wszystko jasne. Jeśli ktoś mówi, że Sanjay jest nawiedzony, to on się z tym zgadza. Bo on jest przeznaczony do wiedzy. A jak to jest... A jak to jest, że jak ktoś odwiedza nawiedzonego? Da się odwiedzić nawiedzonego? Na wiedzę ona. Poprawnie, jeżeli uważamy, że ktoś jest głupi, to lepiej powiedzieć opętany. Opętany przez jakieś demony. Ale demony to też jest ten... Biesiada. To kojarzy się z taką przyjemną imprezką. Jest siada. Czyli siadamy do stołu... Ja złapałem już drift, Sanjay. Biesiada to jest od tego, że bies siada, czyli siadamy do stołu z diabłem. A ten wyraz znaczy bies siada, czyli diabeł siada. Tam jest alkohol, mięcho, czy takie negatywne rzeczy. No i czyli Sanjay nie pije. Sanjay nie pije, bo alkohol to jest to z diabłem się. Oczywiście tam jakieś demony siadają, biesy, ale w słownikach tego nie ma. Kościół, ściółka z kościół. No, kościół. Ściółka z kości. Kości, miejsce wysłane kościami. Bardzo demoniczne miejsce. Bardzo negatywna nazwa. Nikt zdrowomyślący nie powie, o, ja pójdę do kostnicy, do miejsca wysłanego kościami. W kościele jest ambona. Ambona do czego służy? Do... Ambona? No, pewnie... Nie wiem. Polowania na zwierzęta. Myśliwi używają. No to już wiecie, że ksiądz wchodzi na ambonę, że będzie do was strzelał. W kościele się klęka. Dobra, klękanie. Nie wiem, kurwa. Mam jeszcze za niski poziom maga. To jest mag lingwistyczny. Klęka, lęka. Klęka ten, który przegrał. Klękać i lękać ten, kto się boi. Ktoś mówi, a ja się odchudzam. Odchudzam, czyli od chudości, czyli tyje. Czyli odchudzanie to jest tycie. Lepiej jest powiedzieć dochudzam, jeżeli chcę być chudszy. Idzie się do Krakowa albo od Krakowa. Mieszkania się, akurat jest dobrze mówione, się do ciepla, żeby było cieplej, a nie od ciepla. Więc powinniśmy się dochudzać. Chyba, że chcemy zgrubnąć, to wtedy będziemy się odchudzać. Mi znowu się udało. Bezinteresowna miłość, ale obłęd. Miłość bez zainteresowania, wyobraźcie. Wyobraźcie sobie, jaki to jest obłęd. I to się nadało temu pojęciu taką pozytywną wartość, że miłość ma być bezinteresowna. Bez zainteresowania. Nie ma czegoś takiego. Miłość ma być interesowna i z zainteresowaniem. No właśnie, jeżeli kochasz kogoś i nie chcesz od niego nic, to znaczy, że nie kochasz, bo musisz coś od niego chcieć. Musisz mieć biznes, no kurwa. I ma być z tego korzyść. No, ma być z tego korzyść, kurwa. Jeszcze. Także te wyrazy i te inne to są takie... Nie, od dzisiaj nie ma już święta trzech króli, czy sześciu króli. Tylko jest święto jednego króla, bo tylko jest jeden król i tylko jeden król może być. Król Sanjaya z Lechi. Takie po prostu wirusy, żeby ludzi ogłupiać, to zrobił... Słuchaj, Sanjaya to miał tyle kurwa cipek, że to by się nawet nie śniło o tym. Jeśli z królem, ma prawo pierwszej nocy.
Nie wiesz o tym? Był okupant, ciemne siły, żebyśmy my między sobą, żebyśmy się nie mogli porozumieć. Jak można kogoś kochać, jeżeli się kimś czy czymś się nie interesujemy? To musi być zainteresowanie, to bardzo duże. Przechodzimy do seksualności. Dupnąć, dupcenie, dupacenie. To... to zostało ładnie nazwane, poprawnie. Dupcenie to znaczy dupa w cenie. A dupność to znaczy, że jakaś czynność związana z dupą. Jest to niska czynność i jest to nazwane poprawnie. Tutaj te niższe rzeczy są w cenie. Nie no, dupcenie to dupa w cenie, no. A o tych wysokich to się... Często się w ogóle nawet nie mówi, nawet nie ma określeń. Synonim związany z seksem, z dupceniem, to jest mnóstwo, jest parę dziesiąt określeń, a na wyższe stany świadomości nie ma. Bo żyjemy w ciemnej strefie. Po prostu te wyrazy szlachetne są nieużywane, nie są potrzebne, więc ich po prostu nie ma. Teraz pozwolę sobie troszeczkę cytować wulgarne wyrazy w ramach cytatu. Ojej. Matka mówi do syna, czasem tak się zdarza. Ty skurwysynu. I ona w tym momencie daje świadectwo, kim ona jest. Skurwysyn, syn kurwy, czyli znaczy, że ona jest kurwą. Sama o sobie tak mówi. Moja znajoma mi opowiadała, że przechodzi gdzieś tam przez story i tam ktoś krzyczy za nią. Ty kurwo, i ona mówi, tak się zdenerwowałam. A ja mówię, że gdybym ja gdzieś tam szedł i ktoś za mną krzyczał, ty skurwysynu, czy ty chuju, ja bym się nie zdenerwował, ponieważ ja się nie czuję ani skurwysynem, ani chujem. Po prostu prawda boli. Ktoś, kto ma poczucie naprawdę wartości, ktoś, kto ma naprawdę poczucie swojej wartości, ale takie prawdziwe, na inwektywy nie reaguje. Nie obraża się, nie denerwuje się. A to powiem wam akurat, że jest chyba jedna z niewielu, albo chyba jedyna rzecz, z którą się zgodzę z Sanjayem. Że tak naprawdę to my nadajemy wartość inwektywom, które w naszym kierunku są... bo jeśli ktoś do ciebie mówi ty chuj, a ty po prostu mówisz, wiesz, bardzo miło, mam na imię Kuba, no to to traci w ogóle wartość. To traci po prostu wartość, traci znaczenie, traci siłę. To my nadajemy moc przekleństwom czy przezwiskom, które w naszym kierunku lecą. Będziemy to olewać, to nie będzie miało wartość. Że chyba jedyna mądra rzecz, którą on powiedział od chyba momentu, jak go oglądam. Nerwują się tylko słowa. A propos motherfuckera, to to jest taki dowcip, że schodzi mała dziewczynka rano. Wychodzi spokojnie do kuchni, patrzy, a w kuchni jest jakiś facet. Się go pyta, przepraszam, a ty jesteś moim nowym babysitterem? A on odpowiada, nie, jestem twoim nowym motherfuckerem. To a propos motherfuckera. Łabi. Egoista. To jest takie negatywne. A ja wam powiem, że to jest wyraz bardzo pozytywny. Egoist, to znaczy, to jest z łaciny. Czyli wiecie, łacińska etymologia słów ma znaczenie wtedy, kiedy Sanjaya uzna ją za prawidłową. A jak uzna, że jest niepotrzebna, to ją oleje. Że u niego istnieje ja. U większości ludzi te ja są tak słabe, że oni w ogóle nie są egoistami. I mają jeszcze w sobie jakieś demony. Jak nie jesteś egoistą, to masz demony. Głównym celem naszego życia jest wytworzenie w sobie jednego silnego, skrystalizowanego ja. To jest najważniejszy cel w życiu. A te ciemne siły akurat tak to przekręciły. Ego, to znaczy ja. My jesteśmy właśnie tym ja. A to chyba nie z łaciny. Mamy być tym... Tak, u niego Lucifer znaczy... że lubi cyfry, to tak to ja wiem o tym, no, także dlatego takie to jest fascynujące. Wodzem w tym ciele ma być silny jeden król, a nie jakaś demokracja.
Mówiłem, że jest jeden król. Nie ma już święta trzech króli. Jest święto jednego króla Sanjay z Lechi. Jak trzech króli? Co to kurwa pojebało? Kłótny. Wkurwiony. Dobrze jest nazwane. Wkurwiony to tak. Albo część swojego ciała wsadził w kurwę, czyli... Czyli koleś, który korzysta z usług prostytutki, albo potem potocznie nazywany kurwą, jest wkurwiony. Miał z nią seks, albo został poczęty w kurwie, bo kurwa... Ja pierdolę. Nie mówcie, że jesteście wkurwieni. Wy też rodzą dzieci. Tylko że one rodzą skurwy synów. Tu nie ma kultury poczęcia. Czyli jak powiesz, że jesteś kurwiony, czy że jesteś skurwy syna? Gdzie jest ta granica między taką szlachetną matką, a kurwą, to jest dosyć płynne. Ale tutaj większość kobiet jest niestety skażona i to bardzo. No i to potwierdza tezę, że Sanjaya prawdopodobnie nie ruchał. Nie, przecież ci wytłumaczę, że wkurwiony znaczy, że pochodzi z kurwy. Nie ma wiedzy na temat kultury poczęcia, ale za to jest tyle wiedzy, jak się degradować. Bogaty i ubogi. Ubogi to znaczy będący uboga. Bogaty ma też rdzeń Bóg. Czyli one są podobne, a opisują zupełnie coś innego. Bogaty to... Tak, tak, no to ten co włożył w kurwie. Ten wkurwiony. No, wkurwiony to jest ojciec kurwy syna. Racja, wojako. To tam się, to nam się kojarzy, że on ma dużo kasy. To jest opis wysokiego stanu świadomości. To się, to nie chodzi o kasę. Nie, jak powiedziałeś, że jesteś wkurwiony, to znaczy, że twoje dziecko będzie skurwysynem. Czy jakoś tak? To powinno być nie bogaty, tylko kasiasty, pieniężny. A ubogi to znaczy będący uboga. Tu jest dużo... Nie, bo to właśnie jest... To są kłamstwa, ale to jest prawda, której w szkole nie mówią. On skończył wszystkie szkoły i nigdy w żadnej szkole mu o tym nie mówili. Dopiero jak osiągnął dziewiąty poziom maga lingwistycznego, to jakby przyszła do niego ta wiedza. Wulgarnych określeń. Mój język jest czysty. Ja wulgaryzmów nie używam, chyba że cytuję czasami. Wulgarne wyrazy są w użytku powszechnym. To znaczy, że ludzie mają tak niską świadomość. W okolicy chuja. Wulgarne wyrazy są w użytku powszechnym. To znaczy, że ludzie mają tak niską świadomość. W okolicy chuja. A, czyli przeklinasz, znaczy, że twoja świadomość sięga twojej pachwiny. Tylko nie wiem, czy mogę użyć słowa pachwina, bo to znaczy, że to, jak mówisz, że coś jest pachwina, znaczy, że to śmierdzi, bo to jest wina pach. W okolicy dupy, tam mają środek ciężkości. No i podwójnie śmierdzi, bo jeszcze dupa. Wyrazy wulgarne to są takie wytrychy. Jednym wyrazem wulgarnym opisuję tyle różnych stanów świadomości, tyle różnych rzeczy. Na przykład, zamiast po co, to po chuj, na chuj. Co ty z tego miałeś? Chuja miałem. To znaczy, że nic nie miał. A z drugiej strony... No, czyli jak mówisz, że chuja miałeś, czyli nic nie miałeś? Czy że jak tak mówisz, że chuja miałeś, czyli że nic, znaczy, że nie masz chuja? Po chuju, czyli dużo. Jak to możliwe? Jeden wyraz opisuje dwie przeciwstawne rzeczy. Dużo i nic. Jest tu logika, bo chuj to tak naprawdę to jest nic lub prawie nic. No i będzie się Icek kurwa spierał, będzie się ktoś spierał, że on ruchał. On nie ruchał, on nie ma pojęcia. On nie ma pojęcia o tym. No nic, no. Czyli wiecie, no. Każdy mówi o sobie, nie? Najpierw każdy mówi o sobie. A dopiero później. O innych, ale przez swój pryzmat. Bo to jest najniższa część w naszym ciele.
Najniższa część w naszym ciele. Chuj. Nie wiem, widziałem Sanjaya w majtkach, w bokserkach, nie sądzę. Modny jest taki wyraz zajebisty. Jest to wyraz wulgarny, wstrętny. I on jest używany do opisywania czegoś takiego przyjemnego, fajnego, wartościowego. Jak było? Zajebiście było. Przecież ten wyraz pochodzi od słowa jebać, od ohydnego wyrazu. No, bo przecież jebanie jest ohydne. Mówcie, świetliście, jedwabiście, pięknie jest... Zajedwabiście. Tyle różnych synonimów pozytywnych. Te wyrazy piękne giną i wchodzi taki po prostu syf językowy. Wspaniale. W wyrazie wspaniale jest spa, a spa to jest leczenie, to jest uzdrowisko. Tu są używane wyrazy wulgarne jako przecinki. Byłem tam, kurwa, zobaczyłem coś tam, kurwa, i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli ktoś tak używa, on tak jeszcze chce tak akcentować, akcentuje tymi wyrazami wulgarnymi, to znaczy, że on kurwy ma w głowie. O, kurwa. I poza kutasa świadomością swoją nie wychodzi. Tak mówią kurwy, kurwy, ale gdyby nie było kurwiarzy, nie byłoby kurw. Kolejny błąd. Ale dobra, nie kwestionuj toku myślowego Sanjaya, proszę cię. No jest autorytetem w tych kwestiach. Ktoś się pyta, Sanjaya, czy mógłbyś zdradzić, co będziesz robić w następnym miesiącu, jaki tam film, czy coś tam? A ja mówię, nie zdradzę ci. Dlaczego? Bo nie jestem zdrajcą. Poprawnie powinno się pytać, czy mógłbyś wyjawić. To jest ogromna różnica. Zdradzają zawsze zdrajcy. A to jest wyraz bardzo negatywny. Szczepionki, jak sama nazwa wskazuje, służą nie do zdrowia, tylko do naszczepiania. Szczepi się choroby. Także zwracajcie uwagę, jak mówicie, co mówicie, komu mówicie, bo to kreuje nasze życie. Przy pomocy wyrazu... Nie no, bo przecież nie można wyjawić tajemnicy, czyli tymczasem zdradzić. No nie, to jest co innego, bo wyjawienie tajemnicy jest szlachetne. Zdradzenie tajemnicy jest paskudne i negatywne. Naprawdę. Widzę, że tutaj mamy jakichś, nie wiem, krytykantów w ogóle i wychrzycieli, którzy deprawują tezy mistrza lingwistyki stosowanej i maga 9 stopnia lingwistycznego i króla, ale to się nie godzi, nie można, no. Bo wyjawia się, szlachetnie wyjawia się tajemnica, zdradza się paskudnie. No. Razów się myśli, a jakie są myśli, takie jest życie. No i powinienem teraz skończyć tę piosenką. To na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Sanjaya. No, Lechia ojczyzna. Macie numer telefonu? Dzwońcie do Sanjayi. Zwłaszcza jeśli chodzi o ten. O kwestię. Macie numer telefonu na ekranie? No, zadzwoń, zapytaj się, gdzie kupił czapkę. Że jest dla ciebie wzorem do naśladowania i... i że chciałbyś mieć taką czapkę. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj będziemy kończyć. Pierwsza w nocy. Wszystkich chętnych zapraszam na grupę, na stronę internetową, ja te wszystkie inne rzeczy też muszę to zaktualizować, ale to może w niedzielę sobie zrobię te linki. Bo Widmi już nie istnieje, a nadal link wisi. Zawsze jest zapis z live'a. Tylko chwilę po streamingu, bo się przetwarza na YouTubie. Jutro się spotykamy na czat. Live chat, czyli będziemy gadać na Discordzie i zadawać pytania na czacie. Jak będzie ktoś nowy, to w trakcie też wyjaśnię zasady. Jeśli ktoś ma ochotę głosowo się połączyć, to w opisie jest link do Discorda, do naszego serwera na Discordzie, żeby pogadać na żywo, na głosowo. Czat na YouTubie, więc tutaj bez zmian. Gadamy. Pamiętajcie o tym, żeby zapadać sobie lewatywę z kawy wieczorkiem, zanim jeszcze pójdziecie spać, no i
Tradycyjnie walczy się na ryja.